Witam, witam, witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu, podcastu na tematy popkulturowe. Jak sama nazwa wskazuje, jest to odcinek 49 z Wami, jak zawsze, kwadrat z tej strony, a po drugiej stronie mikrofonu jest Squall. Dobry wieczór, witam Halloweenowo, bo prawdopodobnie ten odcinek się ukaże w okresie, w tym, no tak mniej więcej, ten dzień jak jest Halloween, czyli. Spooky, spooky, scary! Dobrze, może od słodnej wiadomości? Bo wczoraj w sumie dowiedzieliśmy się, że gdzieś w nocy przez internet przebiegła informacja, że Matthew Perry odszedł z tego świata. To dość nagle został znaleziony w swoim mieszkaniu. Miał 56 lat jakoś, tak? Nie, 54, 2004, jeśli tak. się nie mylę. Więc jeszcze dość młody człowiek. Przede wszystkim to był fajny aktor, bo był znany przede wszystkim z roli oczywiście Chandlera w Serial Friends, albo jak ktoś woli, Przyjaciela, czyli takim. Kultowym sitkomie, bez którego chyba żaden inny sitcom na świecie nie byłby w stanie wystartować jakkolwiek. Z kolei miłośnicy gier mogą go znać jako głos Beniego z Fallouta New Vegas na przykład. No tak, wiesz, człowiek, który się zmagał też z depresją i alkoholizmem, tak. No i chyba alkoholizmem przy okazji. No, wiesz jakby to, to rzeczy, które często czasami chodzą w parze po prostu. Ym, I Najgorsze połączenia, tak. Także szkoda faceta, bardzo szkoda faceta. Niezbyt miło na ten okres taki. Świąteczny, teraz mam nadzieję, że już do końca roku nic się takiego nie wydarzy, bo ten rok, pod względem śmierci gwiazd, to był masakryczny po prostu. Dobrze, może przejdźmy w takim wypadku do biblioteki. Ty widzę, masz znowu pierwszy numer Kapitan Marvel? To znaczy, ostatnio mówiliśmy o zapowiedzi, a teraz faktycznie wyszedł ten numer. No ale powiem ci, ku mojemu zdziwieniu, to jest naprawdę dobry zeszyt. Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, mm -hmm. autentycznie to może być najlepszy komiks z Captain Marvel jaki czytałem ogólnie rzecz biorąc, tak szczerze mówiąc. Nie, nie wiem czy poprzeczka po jest tak super wysoko zawieszona, ale okej. Okay. To znaczy poprzeczka nie jest jakoś specjalnie wysoko zawieszona, e, tym bardziej jak weźmiemy pod uwagę Sławetne Civil War 2 na przykład. Um, ale mimo tego, że ja lubię tą postać, to ja sobie, znaczy tę postać, to zdaję sobie sprawę z tego, że Jej komiksowa wersja y, Charakterologicznie ma ten problem, że co rano to, to się zmienia ogólnie rzecz biorąc e, Ale na przykład tutaj autentycznie fajnie mi się to czytało i ona jest Jakkolwiek ciekawa i to jest też taki trochę, taki nowy start dla tej postaci, bo ona tam dostaje y, Przy okazji i nowy kostium, y, i nową fryzurę, także Uważam, że to jest zeszyt udany. Mam nadzieję, że reszta serii będzie trzymała poziom, bo naprawdę fajnie mi się to czytało. Niewybitnie, to nie jest jakieś tworzenie koła na nowo, albo nie wiem, stwierdzenie. To się naprawdę bardzo rzadko zdarza, że wiesz, żeby były wybitne jakieś komiksy superbohaterskie. Dokładnie tak, albo żeby Opolu szedł z drzewa po raz drugi i stwierdził, że ogień jest fajny, bo zobaczył jak piorun wali w drzewo, tak, to to nie jest po raz drugi to samo, yy, aczkolwiek... Jest to, jest to na tyle przyzwoite, że mogę powiedzieć, że czytało mi się to dobrze i że mogę to polecić. Okay. Po prostu. Dobrze. I widzę, że też tak w związku z sezonem. No tak. Nowy Marvel Zombies. w Czerni bieli, Tak, tylko tym razem to Marvel. Kolorze? Dokładnie tak. To Marvel, to Marvel Zombies wchodzi w skład tego, powiedzmy, tego cyklu Black, White and Blood. U nas w Polsce to wydaje Mucha Comics pod, pod szyldem Czerni Biel i krew i zapewne to. To jest właśnie ciekawe, że podzieliły się te wydawnictwa, bo część wydaje Egmont? Egmont, część wydaje Mucha, generalnie. U nas Marvela tylko te dwa wydawnictwa wydają. Tak, a wiesz, DC to jest zawsze tylko i wyłącznie Egmont, Egmont, Egmont. To nie oni cało, całość trzymają. No, no tak. Więc generalnie jestem pewien, że u nas Mucha to wyda w 2024. Zazwyczaj te czerni i krew wychodziły na początku roku, ale biorąc pod uwagę, że mamy październik i te zeszyty będą wychodziły miesięcznie, ich tam będzie chyba 4 czy 5, to zakładam, że no, Mucha pewnie sobie kupi prawo oczywiście do tego, <noise> ale zakładam, że najszybciej dostaniemy to z końcem przyszłego roku po polsku. W każdym, w każdym razie, ten pierwszy zeszyt, to jest oczywiście to jest do, bardzo dobry poziom, to jest tylko i wyłącznie trzy kolorowe, jak zresztą sama nazwa wskazuje. Arcy. Fajnie to czyta, jest brutalnie, tak. dokładnie jest Arcji, bo jest biało, czerwono i czarno. To znaczy jest biało-czarno, a jedny kolor to tak naprawdę czerwony, który tam chlapie jest krwią oczywiście. Fajnie się to czyta. Jest duża doza brutalności, że tak powiem, powiedziałbym raczej, że. Raczej komiks do dorosłych jest kierowany. Czy to jest istniejąca seria, która została po prostu w ten sposób pokolorowana, czy? Jest to seria nowa kompletnie. Nie rozumiem pytania, co można myśli. Bo czy to jest jakiś nowy z serii Marvel Zombies Zeszyt, czy to jest po prostu stary. Nie, no to jest tak, że to co wchodzi w serię w ten, w ten skład tego e, i krew, czy jak już Black, Black, White and Blood, e, to zawsze jest one shotowe i to jest kompletnie oderwane od tego co było gdzieś tam wcześniej. Okej, okay, dobra, bo tak wiesz, tak, tak zacząłem się zastanawiać. To znaczy one shotowe, może źle się źle sprecyzowałem. To tak, zazwyczaj są jest to, jest to takie 4 do 5 komiksów, które potem są wydawane jako wydanie zbiorcze. E, I to jest kompletnie oryginalna opowieść. Zazwyczaj oderwana od tego, co widzimy kiedyś wcześniej dostaliśmy w ramach danej postaci. I to jest e, chyba tyle, ale sam komiks bardzo w porządku. Naprawdę. Tym bardziej, że e, jakbyśmy mieli pod uwagę, że jest okres nowy, i teraz e, wszystkie te wydawnictwa wydają na potęgę e, wszystko, co tylko się da. E, I co jest mniej więcej straszno. Skery, spółki jest numerem jeden, tylko po to, żeby zarobić, to ten komiks jest autentycznie dobry, naprawdę. No, ja muszę z kolei powiedzieć, że nareszcie po wielu jakby miesiącach już w sumie był dobry rozdział My Hero Academia. Faktycznie coś się ciekawego dzieje, gdzie jest przynajmniej jakiś taki zwrot akcji, który jest satysfakcjonujący, a nie jakby coś, co jest w sumie rozwleczone i człowieka już zaczyna denerwować. mi Midoriya jest już najsilniejszym bohaterem istniejącym na planecie? No już jest, tak, tak. Już, już jest od jakiegoś czasu, tylko że w rzeczywistości yy, problem z tym komiksem się zrobił taki, że oni skrócili tą drogę jego, co nie? Okej, okay, czyli, de, czyli Deku przełączy się między stylami jak Dante w Devil May Cry po prostu. Tak, dokładnie. A żebyś wiedział, że praktycznie dokładnie. Dokładnie to. Bo w rzeczywistości, nie będę spoilował, ale on tam jakby zamiast odkrywać pewne rzeczy po kolei, to dostał takiego busta w ciągu pewnym momencie, że wszystkie rzeczy mu się odblokowały i on już jest najsilniejszy, i w ostatni no rozdział się po prostu zaczął, co nie? W sumie to wiesz, to jest trochę jak poziom Dragon Balla i to po prostu wbijesz po upa i masakrujesz wszystkich na swojej no drodze. No tutaj jest po prostu. To trochę, wiesz, jakby ten, bo ten główny zły, też jest jakby wiesz. Gokszony to nie jest jakiś tam... Wiem, wiem, wiem. Bardzo jakby ciężkie dla tego, żeby zrównać w tej poziom i żeby faktycznie tam wiesz, walka była. To oni to zaraz skończą, w sensie manga i w przyszłym roku dostajemy ostatni sezon anime i jest z tej ta, serii generalnie. Tak, bo to już jest bardzo, bardzo blisko. I to w sumie no. tyle, jeżeli chodzi o te rzeczy, które czytaliśmy. Za to mamy informację, że odchodzi... Szefowa DC DC, czyli DC Comics, co nie? Co jest, co, znaczy, Detective Comics Comics, co nie? No. Pozwolę sobie zacytować Clarksona z Top Gear. Oh no! Anyway! Tak, anyway. Kobieta, która w sumie była na szefku... szefu. Pfu. Na stołku szefa, a nie bardzo się jakby zajmowała komiksami, ją komiksy w ogóle nie obchodziły. Mm, nie ma jak to mieć na, na stołku redaktora naczelnego, kogoś, kto się w, w ogóle komiksem nie interesuje, ale stoi za firmą wydającą komiksy. Tak, i wiesz, miałeś w rzeczywistości masę też yy, zwolnień, kiedy ona tam była na swoim jakby, yy, wiesz, jakby była na stanowisku i to takich, wiesz, dużych nazwisk komiksowych. Czyli większość tych takich weteranów, którzy w DC byli, to polecieli za nią, za jej po prostu rządów. Za jej kadencji. Tak, za jej kadencji, a wiesz, a odchodzi nie, nie jakoś tam ze względu na kiepskie wyniki finansowe i kiepskie, kiepską kondycję DC, która w rzeczywistości istnieje, tylko wiesz... To... No to ze względu na co? ze względu na problemy rodzinne i problemy ze zdrowotne. A ja mam takie dziwne przeświadczenie, że u, kończy się październik, kończy się powoli rok fiskalny. Coś chyba nie stykło generalnie. Tak, jest, ta, tą osobą jest Pamela e, Leeford. E, na jej miejsce będzie wchodził na razie Bruce Campbell, ale nie jest to Bruce Campbell, o którym myślisz. Ten, no właśnie chciałem po jeszcze to jest nie, ten Bruce to nie Campbell? Nie, to jest Bruce Campbell. W artykule jest napisane, że to nie jest ten Bruce Campbell, żebyście sobie nie, nie myśleli. Więc, no powiem tak, był czas, kiedy DC dosłownie przeorane trochę zostało w każdej medium, bo i w medium komiksowym moim zdaniem w medium. Ale no, to jak większość wydawni wydawnic komiksowych. I tym dodatkowo, naprawdę. wiesz, zostało przeorane jeszcze filmowo. No to teraz trzeba sobie iść na, wiadomo, zasłużoną emeryturę i sp na spadochronie zlecić na dół i sobie odpoczywać, co nie? Oczywiście spadochron zrobiony jest z zielonych banknotów yy, jedno jedno albo dwudol dwudolarowych, dolarowych, ale ten, co chciałem powiedzieć to to, że poczekaj na 2024, jak, jak wiedzie to nowe uniwersum Gana i nie, tam nie, nie mówię, że będzie dobre czy złe ale mówię, że zaraz te yy, medium komiksowe będzie tak jak kiedyś Marvelu weszło MCU w 2008 i nagle wszyscy bohaterowie zaczęli przypominać odpowiedniki z MCU, szykuj się na to No w DC to przede wszystkim bardzo często jest tak, że Wyglądy stroju wszystkiego są tak niejednolite i tak różnią się z komiksu na komiks, że to jest aż czasami przerażające. No to mówię, poczekaj, aż wejdzie to uniwersum gana i zaraz będzie zmiana wszystkich po prostu. Tym bardziej, że kiedyś było coś takiego, jak był wiesz, jakby był ten styl, wiesz, był, był jakiś jeden, był dosłownie, była Biblia stylu i rysujemy w tym stylu, i jakby stroje mniej więcej wyglądają tak, tak i tak. Co nie mogą być jakieś tam odstępstwa, to dzisiaj mam wrażenie, że. Każdy robi to, co chce i jest w sumie bałagan po prostu na maksa. Trochę tak. Ta. Dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o bibliotekę. Przechodzimy do sali kinowej. Ja mam pytanie, jedno oglądałeś jak dwa? To znaczy ja powiem ci tak, ja nie byłem w stanie wytrzymać więcej niż 20 minut tego filmu. Przepraszam nie, nie się, bo ten film jest niesamowity, niesamowitym krapem. Ja miałem do tego trzy podejścia na przestrzeni tego tygodnia, naprawdę starałem się i ja mam rzadko tak, że nie jestem w stanie czegoś wytrzymać Ty widziałeś efekty specjalne, jaki miałem poziom w tym filmie? To jedynka wygląda po prostu... Nie wiem powiedział, że brak efektów specjalnych. Jedynka wygląda po prostu jak arcydzieło przy dwójce. Ja ostatnie ostatnio taką niechęć miałem przy awatarze dwa Naprawdę nie byłem w stanie po prostu się przez to przeżyć, a jeszcze wcześniej nie byłem w stanie przebić się przez pierwsze kilka razy przy, przy Lidze od Snydera, tej nowej. No tej to jest takie, są ludzie. Ja czarno-białej wersji nie oglądałem, ja oglądałem kolorową. Tylko wiesz, to ona ma tam i tak mimo wszystko, to jest serial, co nie? Bardziej jak film. No tak. Ale wracając do Meg 2, to jest jakby niesamowicie kiepski film. to jest ja to oglądałem ze znajomymi, łapałem się za głowę, boże, ale efekty to ma słabe. Jaki to ma w ogóle durny scenariusz? Jakby jedynka nie jest jakaś wyjątkowa pod tym względem, ale to jest taki średni film akcji, który da się jakoś całkiem fajnie obejrzeć, odmurzyć się. E, ma parę fajnych scen. E, ma jakieś przede wszystkim postacie, by się możesz zainteresować, gdzie tego tutaj kompletnie brakuje. Gdzie tutaj wszyscy są już kompletnie jak wydmuszki i. Mniej nawet jak stereotypy, powiedziałbym. No właśnie, ja sobie zadaję to jedno pytanie, bo ja rozumiem, że w dorobku każdego, albo przynajmniej w większej części aktorów, zawsze jest coś, czym z czego nie za bardzo są zadowoleni i nie za bardzo chcą się chwalić. Ale w tym wypadku to jest autentycznie chyba jeden z tych filmów, gdzie po prostu tej tam, stwierdzi za pół roku albo za jakiś ten czas, że on to po prostu zrobił dla pieniędzy i czuje się teraz w związku z tym jak prostytutka, na przykład. Pamiętaj też, że czasami jesteś zobligowany kontraktowo, co nie? A na przykład o zrobimy dwójkę co nie jest na początku ten sam reżyser później się WB nie ma pieniędzy i stwierdza że mm, dobra no to wiecie co musimy przyciąć I się nagle zaczynają tarcia e, twój na tej przestrzeni twórczej i później jest e, coraz gorzej coraz gorzej aż się robi tak że odchodzi reżyser ale jesteś już kontraktowo zobligowany na przykład żeby w tym wystąpić E, I jest po prostu kiszka od początku do końca I po prostu idziesz tam faktycznie tylko i wyłącznie dla kasy No no właśnie, chciałem to powiedzieć I to jest takie, okej okay. Ja rozumiem, że może tu było celowane W takie udawane kino klasy B takie. Ale to jest tak nieudolne Takie takie, takie złe po prostu, nie? Ale tutaj to po prostu ktoś chyba stwierdził, że jednak Oni idą na pełnej w to kino klasy B Bo ty się nawet nikt z tym nie kryje I to jest naprawdę, bo słuchajcie Są, są dwa, dwa typy kina klasy B Albo takie, które jest zrobione z pełną świadomością Tego, że jest Gówniane, albo takie, które stara się być poważne, i to jest to drugie, które stara się być poważne, ale jest ultra złe po prostu. No to jest co ciekawe, reżyser. Nowy reżyser był gość, który też jakby, jakby widzę, w telewizji trochę robił. I to jest, on się nazywa. To też wiele, to też wiele wyjaśnia, bo jednak jest różnica w tym, jak kręci się filmy, jak kręci się tak jest ben, To jest Ben Whitley i on swego czasu robił między innymi w Doktorze Hu. Hmm, to nawet 2014. ten, nowisko, tak powiedzmy nawią nawiązuje do telewizji, tak Ben Weekly, hmm, jedno śnieg w tygodniu, ho, ho. dobra już nie śmieję się z nazwisk, bo to, bo to dany poziom humoru. Tak, ale, ale ogólnie wiesz, nie widzę tu jakichś wielkich hitów na jego koncie i... To kolejnego też nie będzie miał, no. Tak, jakby na naszym polskim Filmwebie ma ocenę 5.9, no to tak pewnie filmy jego nie są najlepsze. Zwracałeś uwagę jak, są, jak jest kiepsko green Screen wy wykonany? W momentach takich jak. Wiesz, stoją naprawdę. ludzie i my, my ja tak mówię, kurde, ale ten Green screen jest kiepski, bo zjada twarze ludziom. Powiem ci, że ten green screen wygląda. Nie wiedziałem, że się da, ale okazuje się, że wygląda gorzej niż śmierć na Nilu, naprawdę. Scalu to jest film, który wygląda gorzej od swojej wersji jedynki gorzej jak film z roku 2018 ma dużo mniejszą obsadę, bo tam jest dosłownie tylko parę osób w tym. Mam fabułę, która jest... Wiesz, sam fakt, takie rzeczy typu idzie sobie kobieta e, pod, pod, pod wodą e, i śpieszą się, bo jej pęka skafander. Już się dekompresja, jednak nie zdążyli zgniotło ją. No. No dobra. A za chwilę tej tam, zdejmuje kombinezon i wypływa w tą głębię, w tą wodę na dnie jakiegoś tam rowu i nic mu nie jest. W sumie. Ale, ale Tej tam jest nad człowiekiem, to już, to już to już zostało. Ja wiem, że on jest zrobiony zrobiony z, z niezniszczalnego nolitu i w ogóle, wiesz, jest dużo z dużo lepszego materiału i dlatego, wiesz, on został zrobiony ze z titanium, titanium. Tak. E, więc ja wiem, ale no to jakby, wiesz, ten film nie trzyma się własnej logiki i dwie, i te najlepsze jest to, że te dwie sceny są w odstępie jakby 10 minut od siebie, nawet nie. Mało tego, oprócz tego, że są jakby od 10 minut, to w sumie ten kawałek, który my obserwujemy tam pod wodą, to on ma zero znaczenia, bo zaraz się coś innego dzieje, i ten film ma kompletnie inną fabułę za chwilę. Uff, to jest najgorszy film, który widziałem w tym roku, chyba. To powiedzmy tak, my obejrzeliśmy Demek 2 po to, żebyście wy nie musieli. Nie róbcie sobie tego. Nie, nie oglądajcie, nie, to nie ma sensu, nawet. To nie jest jakby coś, co pomoże Wam w jedynce, oglądaniu, a jedynka po prostu się zamyka taką historią, typu jej, koniec, jest super i w sumie tyle wystarczy. Jak już bardzo potrzebujecie obejrzeć, powiedzmy w tym sezonie, coś, co jest, to dotyczy rekinów, a jest durne, ale przynajmniej będziecie się na tym dobrze bawić. sobie szczęki obejrzycie. To obejrzycie albo sobie szczęki, którejkolwiek, albo obejrzycie sobie Sharknado, bo tam macie pewność, że jest. Debilne, ale przynajmniej dobrze się na tym bawicie. Wiesz, to no, ze ścinkami to też tak było. Pierwszy film to jest dobry film. A każdy kolejny to jest coś rodzaju uff, odcinanie kumonów na klon, maksa. Klonie Dynki tak naprawdę. To jest klonie DINKI, bo to jest to samo, ale dobra, nieważne. Dobrze, i ja jeszcze ym, niedawno oglądałem Once Upon a Time in Hollywood. To jest to film. Okay, czyli Tarantino nowy. Ale muszę powiedzieć, że tego filmu nie lubię. To też nie jest mój ulubiony film Tarantino, ale... Ja bym powiedział, że tam są wyśmienite role DiCaprio i Brada Pita, a szczególnie DiCaprio, bo DiCaprio w tym filmie gra wszystko po prostu. Ale to jest najlepsze, że masz dobre role w tym, ale sam film jest beznadziejny. To prawda. Film, który wymaga od ciebie znajomości tego, co się działo w Hollywood w tym czasie, na przestrzeni lat 60., -tych, 70., -tych, tak, 80., i zna generalnie I zna po poznania historii Shannon Tate i Polańskiego i morderstw. E Mensona. To znaczy jak chodzi o Polańskiego, no to jeszcze Polacy powiedzmy gdzieś tam kojarzą, no bo jesteś z Polski, to mniej, wiesz mniej więcej kim jest Polański. Ale tak, tak naprawdę z drugiej strony, jak na przykład nie siedzisz w tematyce tak. jakiegoś true crime, to skąd masz do ciężkiej cholery wiedzieć kim był Charles Manson na przykład? Bez tego ten film jest bezsensowny, bo bez tego ta końcówka w sumie nie ma, jakby tylko tak ci mówię, okej, okay, no dobra, wydarzyło się, co nie? Ale jak masz informacje na temat tego, co się tam stało, wiesz co się tam stało w rzeczywistości... To wtedy to jest takie, o, napisałem sobie w sumie takiego fanfika, katarzis dla siebie, że co by było gdyby, alternatywną historię, i wtedy to ma trochę sensu. Chociaż moim zdaniem i tak to tego filmu nie uratuje, nie bo to jest film długi, który składa się z masy w sumie bardzo takich yy, losowych scen, które w sumie są, istnieją tylko po to, żeby stworzyć dwie postacie, które odmienią na końcu historię. I przez to ten film jest taki bardzo dziwny, porąbany trochę e, i ogólnie to jest też jakby oda do stópkarzy, no. Wiesz, dialogi fajne, aktorstwo fajne, a scenariusz nagle coś w rodzaju, co? Ale wiesz też jeszcze bardzo mi się podoba? Technicznie ten film to też jest perła, naprawdę. Ale ja nie wiem do czego, znaczy nie wiem kto miał być targetem tego filmu, bo jeśli Amerykanie, okej, okay, w porządku, nie mam z tym problemu. Ale reszta świata niekoniecznie może się do tego filmu jakkolwiek odnieść tak naprawdę. Chyba, że ktoś się interesuje historią Stanów. Ale on jest po prostu bardzo, bardzo dziwny. Albo raczej historią kinematografii i Stanów przy okazji. Wiesz, ja, ja tak siedziałem i tak w sumie, wiesz, tak takie coś... Dobra, wiem o czym to jest film, ale tak jakby w sumie on istnieje tylko po to, żeby tą scenę na końcu zrobić, bo wszystkie jakby, bo masa elementów, które są w tym filmie później są użyte na końcu w finałowej scenie, która jest porąbana na maksa po prostu i... Ja się generalnie na tym filmie zajebiście wynudziłem. Nie, że był zły, bo to nie o to chodzi, tylko ja się wynudziłem na nim. To jest film, którym się jest naprawdę łatwo wynudzić. Pod wieloma względami on po prostu jest niesamowicie długi i nie wiesz do czego zmierza przez większość czasu. Dokładnie tak. Bo to nie jest film, który ma jakiś fabularny taki wiesz ciąg, tylko to jest film, który pokazuje ci takie krótkie wniety z życia tych ludzi, których tam jakby obserwujemy trochę Trochę, trochę takie gorsze Pulp Fiction z alternatywną historią w tle, co nie? No właśnie, miałem takie, e, takie dziwne wrażenie przez pewien moment, że. Z że, pełnym że, poszanowaniem do Tarantino, oczywiście, ale że mi się wcisnąć jakąś nową wersję Pulp Fiction w, w, w tym filmie po prostu. Z ciekawości można obejrzeć bo pod względem technicznym, to jest film naprawdę dobrze zrobiony. Z dobrymi dialogami. Dla mnie, przepraszam, nadal najlepszym Tarantino na najwyższym poziomie jest, przepraszam, nie Pulp Fiction. Oczywiście szanuję bardzo Co, Kill film? bardzo lubię. Obie części Killbilla, Django i yy, Bankarty Wojny. Ja na przykład bardzo lubię yy, ten, y, Hateful Eight. I Hateful, Hateful... Hateful Eight też jest bardzo dobrym filmem, jak najbardziej. Wiesz, tym bardziej, że tam masz tego, yy, Russella, yy, jako, tak, wiesz. Tak, 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 tak. No i przede wszystkim... Masz bardzo prosty setup, masz bardzo prostą miejscówkę, gdzie plus, gdzie zamykasz po prostu w jednym pokoju w cholerę dobrych aktorów, i pod tym względem ten film jest naprawdę dobry. Chociaż zauważam, że Tarantino ma tutaj tak, taką tendencję do wciskania nagle jakiegoś narratora. Nic tego, nic złego ostatnio żeby uratować pewne rzeczy, które mu nie do końca się spinały w scenariuszu no to, to trochę prawda, ale no mówię, no dla mnie nadal najlepszy jest Kill Bill, ale to może dlatego, że mam jakiś sentyment do tych, do tych obu filmów i tak jak powiedziałem Django, gdzie Leonardo DiCaprio pokazał, że potrafi zagrać fenomenalnego złoczyńcę no i Bankarty Wojny po prostu absolutne, to jest must watch jeśli ktoś nie widział, to to jest coś, co trzeba nadrobić, totalnie tak więc, można obejrzeć ale to była pozycja obowiązkowa, bym nie powiedział. No, Once Upon a Time in Hollywood jest filmem na pewno dobrym technicznie e, i e, aktorsko, ale scenariuszowo trochę leży, bo nie wiem do kogo ten film był e, kierowany po prostu. Nie, że jest zły. To jest dziwny, niesamowicie dziwny. Tak i jeśli nie jesteście osobami, które nie interesowały się nigdy e, historią Stanów Zjednoczonych, historią kinematografii, czy nawet z samego Hollywoodu i Los Angeles, to się raczej nie odnajdziecie w tym filmie jakkolwiek. Jakby już kontynuując ten wątek DiCaprio, to wczoraj byłem na The Killers of the Flower Moon, czy Killers of the Flower Moon, tam chyba nie ma tak. D. To jest film, nowy film z Korsese, który jest teraz właśnie w kinach. Też długi. Słyszałem, że są dwa obozy bardzo, bardzo mocne. Że, że jedni mówią, że to jest bardzo dobry film, a inni mówią, że no niekoniecznie. Znaczy, dla mnie to jest interesujący film pod tym względem, że masz cał... wszystko pokazane z perspektywy w sumie socjopaty, a w sumie socjopatów, co nie? Który opowiada interesującą historię o ludziach, którzy wyzyskiwali Indian. Tak, na początku XX wieku. Natives. Tak, natywnych mieszkańców Ameryki, po prostu. Rdzennych. O! Rdzennych, no. E, tak, i jest to. Wiesz, to jest. Rozumiem, dlaczego ktoś może powiedzieć, że A mi się w sumie nie podobało, bo jest to długi film. On trwa 3 godziny, 20 minut. A Scorsese ma tendencję do robienia długich filmów. Irlandczyk też, też wcale nie był krótkim filmem. E, tak, masz do tego e, DiCaprio, który gra tempaka autentycznie. Po prostu kogoś, kto nie jest zbyt. Wysokiej inteligencji Jest De Niro oczywiście też bardzo Mocno tutaj No ależ dziwne, film z Corsese Jest De Niro Tak, jest De Niro Mi się bardzo ten film podobał Też ma interesujące zakończenie, bo Zazwyczaj wiesz, jak masz filmy na podstawie Jakichś prawdziwych wydarzeń To masz na końcu jakąś tam kartę Informującą Tak, 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 że coś tam dalej w jakimś roku Coś tam, coś tam To tutaj zamiast tego jest słuchowisko radiowe zrobione znaczy, o, to jest nagrane słuchowisko radiowe, czyli masz aktorów, którzy nagrywają słuchowisko ten. Radiowe przed żywą publicznością teoretycznie. Co nie, który ci prezentuje teoretycznie dalsze losy, losy aktorów, czyli znaczy losy postaci. I no, przede wszystkim to jest film bardzo taki smutny, brutalny. Ciężko mi jeszcze jakby też, wiesz, jakby coś więcej powiedzieć, bo... Znaczy, no ciężko nazwać inaczej niż smutnym i brutalnym zamykaniem ludzi w cudzysłowie Ale rezerwatach. To troszeczkę jest inne, bo to nie jest tylko i wyłącznie o tym, o zamykaniu w rezerwatach, ale o wykorzystywaniu na przykład, bo tam główna oś fabularna jest wokół plemienia, które na swoim terenie rezerwatu ma ropę i ropa należy do plemienia i w ogóle jest tak, wiesz, jak jest sytuacja taka, że to jest zbiorcze, to jest jakiś fundusz, który tym zarządza którym zajmuje się tam rada plemienna i jakby każdy, w zależności od tam jakiejś swojej rangi, ma różne procenty z tego wypłacane. Okej, okay, czy jakiś przydział każdy ma? Tam różny, w zależności od, wiesz, tam jakby jest, nie jest do to, to wytłumaczone, ale jest takie, wiesz, takie sceny, są, gdzie idą do banku i na przykład musisz przyjść ze swoim opiekunem, czy bo tam wiadomo, na przykład jest ktoś Aha. w rodzinie, kto jest tam najważniejszy, co nie, i on ma dostęp do konta i tam. Y Wiesz, pokazuje tą rzeczywistość, i to jest taki film, który nie jakoś w rzeczywistości komentuje ci takie, o złe, dobre. Znaczy, to sam musisz sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, ale no, powiedzmy, że główny bohater nie jest dobry. Ale nie jest to taki bezpośredni komentarz, tylko tak pokazuje, jak jest pewne mhm. rzeczy. I na przykład DiCaprio jest pokazany faktycznie jako taki socjopata, jako ktoś, kto wykorzystuje jakby sytuację. Ale z drugiej strony widzisz, że faktycznie ożenił się z Indianką, kocha ją i kocha jej dzieci, ale jednocześnie ją pomału doprowadza do śmierci, co nie? Aha. Bo tak jego tam wujek mu kazał, co nie? I to jest takie suche, brutalne. Też pokazuje tą rzeczywistość Stanów Zjednoczonych z początku wieku. Która jakby faktycznie, wiesz, z brakiem kontroli prawa ma wiele wspólnego. Więc powiem tak, interesujące też z punktu widzenia po prostu samego takiego historycznego, jak mniej więcej wyglądał owy czas w Stanach Zjednoczonych. Polecasz czy nie polecasz? Polecam. Powiem szczerze, może niekoniecznie w kinie, bo to jest długi film, ale jak się pojawi gdzieś na. Streamingu to wiesz, na tak, wtedy możesz sobie spauzować, pójść do toalety. Jak znam Scorsese, to za pół roku, nie wcześniej. Tak, to też się tak spodziewam, że raczej nie wcześniej. Mogę tylko dodać, że też nie był jakiś bardzo pusty teatr. Wiesz, jakby kino nie było jakieś bardzo puste, że było, była sala prawie pełna, więc któryś dzień tam z kolei, a jeszcze ludzie na to idą. Chociaż zmieniła się ilość seansów, bo były. Całe dwa na początku, teraz jest tylko jeden dziennie. Z tego podejrzewam, że to związane jest też z długością filmu. Możliwe, albo może nie masz co chętnych. Zobaczymy, jaki będzie zarobek, czy będą dropy w kolejny z No wiesz, to jest też film, który głównie płaci za aktorów, za obsadę, za nagrywanie gdzieś jakieś dziczy. W sumie, wiesz, gdzie postawili jakieś e, takie miasteczko, które wygląda wciąż jak e, troszeczkę dziki zachód, a troszeczkę jak przedmieścia amerykańskie, bo tam się w pewnym momencie, wiesz, jakby przeskok jest taki czasu, więc okay. wiesz, jakby najśmieszniejsze jest to takie, wiesz, jakby to są lata dwudzieste i masz zarówno właśnie dziki zachód i przedmieścia takie tradycyjne, jak sobie wyobrażasz, w jednym czasie. Takie białe płotki, białe domki. No trochę tak, więc jest okay. interesujące to pod względem, że pokazuje ci, że Wiesz, to jest taki kraj skrajności, yy, gdzie jeszcze nie weszliśmy w nowoczesność, ale już jest zmierzch jeszcze jakby starego. Tego, stary co było kiedyś. Tak, tego, no, co było rozumiem, kiedyś, no. o co chodzi. No to może tyle. Jeszcze myślę, że stary się chyba załapie na Oscary w marcu, jeśli się nie mylę. Pewnie tak, pewnie tak. Jakby to ja podejrzewam, że to będzie taki film e, Oscarowy. Parę tych takich filmów Oscarowych w tym roku było. A ja mam takie jeszcze pytanie, bo co mówisz, że tak ludzie mówią, że to tak... Nie bardzo taki dobry film, właśnie dlaczego? To znaczy, spotkałem się z opiniami, że ludzie chyba nie tego się spodziewali ogólnie rzecz biorąc. Wiesz co, ja się podejrzewam, że spodziewali się, że DiCaprio będzie bardziej pozytywną postacią, bo tak się wydawało w trailerach, co nie? Tam chyba w ogóle się spodziewano, że ten film będzie jakoś mocno promował tą, tą mniejszość rdzennoamerykańską a tu się okazuje, że ich gnębią tam po prostu w tym filmie, nie? I to chyba o to się rozchodzi. To jest w ogóle takie bardziej, wiesz, takie bardziej skomplikowana sprawa. To nie jest takie proste, wiesz, ładne pokazanie tego, tylko pokazuje, wiesz, na przykład fakt, fakt tego, że e, posiadanie ropy, co nie posiadanie dużego bogactwa, też korumpuje w pewien sposób. Pod tym względem, że, wiesz, to że, wiesz tak. bo tam jest w tym filmie pokazane, jak są ci właśnie Indianie i żaden z tych Indian w rzeczywistości nie pracuje. Że jak masz tą ropę i z niej są zyski, one są Dystrybuowane, rozpr rozpraszane pomiędzy członków plemienia, to nie są na tyle zamożni, że mogą sobie pozwolić na brak pracy. Em, że, wiesz, jakby też wpływ na przykład cywilizacji negaty zachodniej negatywny na em, zdrowie też Indian, po prostu, em, w wielu aspektach. I to jest bardzo taki, wiesz, to nie jest film, który będzie ci jakoś promował czy em, pokazywał, jakby tą rzeczywistość jakoś tak, wiesz, Budrował tych Indian. To jest film, który po prostu pokazuje tak było. Popatrz sobie, to jest tak, taka historia się wydarzyła. No. To i to się stało. Przynajmniej według tego co wiemy, co nie? Nie wiem na ile on jest taki no tak, wiesz, więc... rzetelny w 100%, ale on tak po prostu pokazuje pewne rzeczy i tyle. Wiesz, ja nie jestem ekspertem, wiem tyle, co sobie tam co oczywiście wiem i wyczytałem i gdzieś tam wiem, też pamiętam ze szkoły. Ale po prostu chodzi mi o to, że wiesz, ludzie nastawiają się chyba na, na coś innego, a ja dostałem tak naprawdę fikoła od Scorsese, nie? Nie, no to i dla mnie to jest dobry film tyle. E, dobrze. To znaczy ja nie oceniam, bo nie widziałem, ale dobra, Wiesz, no, jak dalej. nie jesteś fanem, to pewnie nie zobaczysz, więc okej, okay, dobra, do... idziemy dalej. Może gdzieś tam. W tym czasie, jak jeszcze mniej nadawaliśmy, to się okazało, że w drodze do tego nowego sezonu Invincible, to dostaliśmy taki Atom Eve special. Który tam jest 40 ponad minut ma Tak no 40 minutowy taki specjalny tak, odcinek tak. Na temat Originu Atom i to jest generalnie jest jakby, no To jest fajna animacja i to się fajnie ogląda Czekając właśnie na ten nowy sezon Znaczy to jest, to jest znakomity Ten specjalny odcinek Tylko on jest y, turbo smutny po prostu Jest turbo smutny ale wiesz Przynajmniej ci wyjaśnia pewne rzeczy Co i jak nie? I jest dobry mimo wszystko to jest dobra animacja I wiesz no już się nie mogę Następnego sezonu doczekać w rzeczywistości Parę dni, nać tylko. No to, proszę pana, już w przyszłym tygodniu, będzie, jeszcze w przyszłym tygodniu, już będziemy omawiać nowy sezon, generalnie. Pierwszy odcinek wychodzi w piątek za tydzień. Wiesz, też ci przypomina po prostu, jak ta seria jest dobra. Po prostu takie, o, Owszem. kurczę, ale mi tego brakowało, jakby dobre to było. To jest, nie dość, że świetny komiks. To, to jest serial na bardzo wysokim poziomie. Animowany oczywiście. Tak, i zbliżamy się powoli do końca z kolei Loki'ego, który ma czwarty. Czy to... Czwarty. To był czwarty odcinek, zostały jeszcze dwa. Tak, i teraz tak, nie chcę tu spędzić pół godziny na omawianiu Lokiego. Ja po prostu powiem tak, eee, to co się w tym tygodniu w Loki mu ja się w sensie pozytywnie dla mnie, ja się zaskoczyłem potężnie, eee, a sama końcówka to mi sugeruje, że tam będzie jakiś potężny bęk ogólnie, tak szczerze mówiąc. Tak, wiesz, ja mam problem z Loki, ja mam w ogóle problem z tymi serialami od Marvela taki, że to nie są seriale, które są na przykład, wiesz, to, to nie jest taki ongoing, tylko to są seriale eventowe. To jest po prostu event w rzeczywistości. Nie dostajesz jakby takiej dłuższej historii, tylko dostajesz po prostu jakiś taki bardzo skompresowany, krótki, film podzielony na sześć odcinków. No, a dlatego to już o tym mówiliśmy w tamtym tygodniu czy dwa tygodnie temu, że oni będą to zmieniać. Tak, I oni tak. mają robić te seriale wielosezonowe, które będą chyba miały trochę więcej odcinków zresztą. Zobaczymy. I tak jak było też powiedziane, oni mają zamiar trochę inaczej to kręcić, to też zaraz do tego dojdziemy, bo tam są potężne zmiany, na przykład przykładowo w Daredevilu. Po prostu skoczmy dalej. Loki w tym tygodniu uważam, że był udany ta, ta. I, i potężny, potężny fiko. Był e, zrobiony. Wiesz co, ja jestem po prostu. Wiesz, no ja, ja wciąż nie jestem jakimś wielkim fanem sposobów, w jaki to jest jakby zrobione, bo te postacie moim zdaniem zasługują na trochę więcej czasu. Ogólnie. E, I problem jest w tym, że to jest bardzo krótkie, bardzo skompresowane. Ostatni odcinek był chyba najlepszy w tej serii? Tak, ale tam był taki ładunek emocjonalny yy, przywolony yy, widzom, naprawdę, że teraz yy, z tego co sam na, na swojej stronie, czy na grupie, czy w ogóle gdzieś tam yy, w popkulturowie, tak zwanym zdążyłem zauważyć, to ludzie tu ptają nóżkami z niemożności, obejrzenia kolejnego odcinka, bo trzeba czekać do piątku. Ja. Yy, tak, i dostaliśmy masę odpowiedzi na różne pytania też. Przy okazji. Eee, też. Dobrze, to przejdźmy dalej, bo Gen v miało też dobry odcinek, w sumie dwa ostatnie. Ja bym powiedział, że to jest ostatni, w sensie, bo to był przedostatni, to był tak. siódmy. Ja bym powiedział, że to był najlepszy odcinek całego tego serialu. To jest najlepszy odcinek tego serialu, <laughs> bo ty jakby jest jeden sezon na razie. Znaczy, no, okej, okay. serialu serialu była zapowiedź drugiego, dobra, czyli powiedzmy, że na razie tego, co mamy dotychczas, to był tak, najlepszy wiemy, odcinek. że już będzie drugi sezon. I też bardzo podoba mi się crossoverowanie tego z The Boysami, bo wystąpiła kolejna postać, która była w The Boys i to nie jakaś tam piąta, to tak, tylko, tak. tylko taka dosyć istotna. Z pierwszego tam jakby yy, z pierwszego rzędu. Yy, powiedziałbym, że dalej mi jakoś te postacie jakoś nie ten. Yy, nie grzeją mocno, ale coś się dzieje. Nie więcej tak i ma ważną. Sugerując się, sugerując się tym, co tam się w ogóle odstawiło w tym odcinku, to zakładam sobie, że dalszą część tego wątku będzie mieli w kolejnym sezonie The Boys po prostu No zobaczymy, właśnie mnie zastanawia, bo jest wątek dość ważny, który faktycznie będzie wpływał na boysów, jeżeli. Bo pewnie te rzeczy, które obwiemy, jakby, bo to, to co tam się działo, to pewne rzeczy pewnie będą zamknięte najzwyczajniej w świecie. Tutaj i dostaniemy kontynuację faktycznie w bojsach, bo pewną rzecz wyniesiono stąd, która może być później gdzieś indziej. I zobaczymy. Tak, ja myślę, że to będzie miało związek z, z, z Homelanderem w, w, w przyszłym sezonie, generalnie. Ja. Ym, to dobrze. No to tak, w sumie, okej, okay, było. Zobaczymy, jak to się skończy. I czy nie będzie po prostu w ostatnim odcinku takiego, wiesz, bo już wszystko to co było dobre to poszło i teraz w swojej końcówce. No czy ja myślę, że w tym ostatnim odcinku tego sezonu to po prostu w ogóle będzie bardzo dużo sieczki, tak szczerze mówiąc. No wiesz, to zastanawiające jest, bo faktycznie niektóre rzeczy, które tu się dzieją, to będą miały gigantyczny wpływ na Boysów też pod względem ogólnie całości, wiesz, bo w Boysach pewne rzeczy się wydarzyły w ostatnim sezonie na koniec, które też jakby mocno szatkują całe światce, nie? Tutaj. Trochę tak, a tutaj mamy właśnie ten rozwój tak. całego uniwersum po prostu tak. w tym momencie. Tak, nie Przejdźmy dalej, jakby na tym kończymy takie podsumowania tego, co oglądaliśmy i jak już mówiliśmy o właśnie Marvelu, to przejdźmy do zmian w ekipie Daredevila, która tam tak, została wywalona tygodnie... i teraz informacje kto tak, będzie kto. Tak, dwa tygodnie temu mówiliśmy, że tam 80% tego serialu to w ogóle... W sensie 80% obsady poszło do wymiany I jakieś 98% materiału nagranego też wywalono do kosza I teraz ogłoszono, że nowym, nowym showrunnerem Tak, w ogóle, tak, tam jest duża zmiana, Dużo zmiana. Marvela, W ogóle seriale Marvela nie miało showrunnerów Z tego co pamiętam i teraz są z powrotem Jest osobno reżyser i osobno showrunner Więc showrunnerem serialu całego nowego Daredevila Będzie bodajże twórca Punishera tego od Netflixa tak tak, 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 tak. E, wiesz, interesujące jest to po prostu, że reagują na problem, który mają w rzeczywistości od dłuższego czasu. Od momentu... No tam się zesrało ogólnie po Secret Invasion, e, wiesz, nie? Wiesz, problem jest taki, że oni chcieli robić dużo więcej e, tymi samymi rękoma e, i Kevin Foggy został po prostu rozciągnięty jak kapitan fantastyczny, jak pan fantastyczny na maksa. <grych> no kapitan... E, Boże, kapitan. Kevin, Feige... Kevin Feige w końcu w końcu stwierdził po latach, że chyba po zmienić i że on nie da rady być na planie wszystkiego co jest skręcone. I podejmować już decyzje na temat na każdy temat wszędzie, że on może być takim edytorem. No chyba jednak nie może, więc chyba wróciliśmy do tego momentu, kiedy będzie mniej, a lepiej niż więcej i co miesiąc generalnie. Zobaczymy. Na razie to wy wygląda na dobry pomysł po prostu to co tam Tak, wiecie. więc teraz dostaniemy po prostu ludzi, ludzi od tych ja myślę, że możemy na razie spokojnie powiedzieć, o tych takich naprawdę ważnych i najbrutalniejszych seriali, które do tej pory dostaliśmy Nie, że Loki jest brutalny, ale był dobrze nakręcony akurat, tak? No tam wiesz, e, no, bo tutaj będziemy mieli, w rzeczywistości... będziemy mieli ludzi mm -hmm. od, od Lokiego i od Pani wiesz, Loki tak, ma, I Moon Wiesz, Loki ma dobry, dobrych aktorów, którzy niekoniecznie w najlepszym scenariuszu e, siedzą czasami No i w tym sezonie ten scenariusz jest o wiele lepszy, akurat Moon Knight był też fajnie napis, napisany, był świetnie a pani szerniele, że był dobrze zagrany, to był dobrze napisany też, więc ja wierzę akurat w tę ekipę. Eee, a na pewno się uda zrobić coś fajniejszego w momencie, kiedy em, ktoś nad tym przysiądzie, pomyśli i napisze to dobrze, rozpisze te, te postaci i historie dobrze, niż jak tam ma być, wiesz, Kevin, raz, raz na miesiąc przyjść i sprawdzić, czy wszystko gra. Oni powiedzą, tak, tak, jest Albo dziś. powie tylko, dobra, to na końcu mamy, yy, chcę tylko i wyłącznie jedną rzecz: walkę z Super Skrullem i yy, wszystkie moce, co nie? A wtedy patrzę no, na budżet więc... i w rodzaju. Hmm. Nie chcę mówić, że jestem w 100% gdzieś tam już spokojny, ale na przykład ten nowy rok mnie trochę utwierdza, że na pewno jest, jest już trochę lepiej i te decyzje, które są teraz podejmowane i wyciągane wnioski, na pewno są bardziej na plus, niż bym miał powiedzieć, że na minus Ja poczekam, zobaczę. Słuchaj, no nie mówię, że, jest, że od razu będzie jakiś skok na głęboką wodę i będzie super dobrze, ale mam nadzieję, że będzie lepiej niż było do Wiesz, tej samo to, że jednak jakieś konsekwencje i zmiany są podejmowane, to jest zawsze jakby coś w rodzaju. Okej, okay, dobra. Może spróbują coś innego i może będzie lepiej. Ehm, a tym bardziej, że oni długo trwali w tej wersji, którą mają teraz, bo praktycznie od początku czwartej fazy. To naprawdę długo. Ehm, no parę tak. lat. I mamy potwierdzenie. Taiko Titi, nie będzie rejestrował nowego Tora piątego. I to jest ciekawostka w ogóle, bo jeszcze do niedawna Chris Hemsworth mówił, że wróci do. Do roli tora tylko i wyłącznie, jak YTT będzie reżyserował. A z kolei YTT mówił, że będzie reżyserował kolejnego tora tylko pod warunkiem, jeśli HM wróci do roli. Chyba jednak się okazało, że nie są takimi wielkimi kumplami, jak utrzymywali ogólnie. Tak, może wyjdzie po prostu na to, że e, dobra, biznes is biznes, winetu? No, trochę tak, więc chyba chodzi o ilo ilość zer na koncie, tych tak szczerze mówiąc. E, tak, dokładnie, wiesz. Wiadomo, mm, to jest też niekoniecznie najlepsze, żeby wiesz, jakby robisz to, co nie do końca tobie leży. W przypadku, może tutaj, Tora i czegoś, co nie może być tylko i wyłącznie komedią, tylko musi mieć odrobinę jednak akcji. A poprzedni film był w 90% komedią, próbował być w 5% dramatem i miał trochę tam akcji. E, Dlatego no tak. ja właśnie chciałem powiedzieć, że chyba od niedawna, to znaczy jakoś od teraz, właśnie. E... Marvel chyba stara się odchodzić od, te, od tej śmieszności, bo chyba zaczynałem stawiać trochę bardziej. Ja nie chcę mówić, że zaraz będzie z tego jakiś Snyderverse nowy, bo ja nie lubię Snyderverse, ale chcę chyba trochę tej powagi przywrócić, jakiejś, która kiedyś gdzieś tam była w tych filmach. Minimalnie, ale była. I chyba do tego ten w sensie Kevin chyba dąży na nowo. Tak, bo to, bo to tak mocno, mocno skręciło w pewnym momencie w komedię, i to, nie, w komedię, i to niekoniecznie tak. wiesz po prostu, niekoniecznie trafiające jakoś żartem specjalnie dobrze. I wiesz, i tak już od dłuższego czasu było czuć, że jednak Marvel zaczyna kuleć i będzie dobrze, jak to będzie cały czas w tym bardziej, duchu. że wiesz, ja nie mówię, że, że komiksowy Thor jest jakiś super poważny, chociaż były bardzo poważne historie z Thorem, na przykład ten... ten... Ale wiesz, to jest, inny, to jest inny rodzaj komedii troszeczkę taki. Ja wiem, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że zmierzam do tego, że na przykład w komiksach był taki unworthy Thor... Eee, który był naprawdę był przewaloną historią, gdzie nie było ani tej komedii I trochę nie widzi mi się robienie tego Chris'a Hemswortha jako kretyna z młotem po prostu Ty bardziej, że poziom chciałbym... inteligencji spada z każdego filmu tak, na film i Chciałbym po prostu, żebyśmy wrócili do tego, do tego fajnego Tora, na przykład eee, Na przykład z Infinity War, który, który już był po, po wielu stratach ale to był zaprawiony w boju typ, który potrafił podejmować decyzje. naprawdę. A nagle, nagle skręciliśmy w jakąś durną komedię, która nic nie wniosła i, i, i tylko tego to zregr zregresowała, zamiast zrobić mu program. Wiesz, tym bardziej, że nawet w pierwszym torze w rzeczywistości jakaś, tam, jakaś komedia była, bo całym żartem było na to, że to jest człowiek spoza czasu, trochę, tak? Wiesz? Na no tak. takiej zasadzie, że. Pompatyczne... No w sumie, spoza, spoza planety. Tak, wiesz, pompatyczne po prostu, no. gadanie. I w odpowiedni jakby sposób też przecież Hemsworth ma dar komediowy i te dialogi potrafił tak zrobić, ja nie? Że mówię, że rady, ma dawne, nie? Być. ja nie mówię, żeby to było tylko i wyłącznie sztywne takie, że nie wiem, e, w kija w tyłek i, i chodź z tym kijem przez cały czas. Wiadomo, żart na, na jakiś tam raz na jakiś czas jest w porządku, bo e, Hemsworth ma do tego talent jak najbardziej, ale nie róbmy z niego półgłupia. Tak, 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 To chodzi o to, że można zrobić głupią komedię, a można zrobić coś, co będzie komedią, ale będzie jakiś tam, będzie jakąś sobie myśl miało. Dobrze, przejdźmy może też do dalszych planów Disneya, który przesuwa kolejne filmy. Między innymi animacje od Pixara, czyli coś, co się nazywało Elio. Elio. Nie mam zielonego pojęcia, ale wygląda jak Steven Universe, jak na to patrzyłem. Um, Okej. Okay. I wygląda troszeczkę na takiej zasadzie a w sobie nie chcę mi się tego oglądać. Czy ma ostatnio w sumie duży problem sam Pixar? Um, I przesuwa też królewne ścieżkę, ścieżkę, która dostała Kolejną. animowanych krasnali zamiast y, magicznych stworzeń, tak, które tam były poprzednio zapowiadane. E, um, ale ta... No to ja powiem tak. Ja już mam tyle śnieżek y, y, tych kinowych, że naprawdę mam w czym wybierać. Nie potrzebuję kolejnej. Tak, dnia ja, dnia mam, ja mam po prostu wrażenie, że teraz zamiast. W wypadku przy pracy w przypadku Małej Syrenki To już raczej idziemy po trend Tego, że Disney raczej na tych filmach Nie będzie zarabiał Bo te krastane wyglądają okropnie Oni naprawdę Ja już sobie na, na miejscu Disneya po tej mojej serence zrobię jakąś przerwę i sobie zadał pytanie Czy my tego w ogóle potrzebujemy Wiesz, Ja mam wrażenie, że oni naprawdę mieli przede wszystkim taki problem, że yy, Próbowali tak dużo W tym zmian zrobić Że to jakby zupełnie inny film wyszedł Dodatkowo, wiesz, początkowo faktycznie chcieli nie krasnoluty tylko nie krasnoludki, tylko chcieli. Nis niskorosłych chcieli chyba, Ta, nie chcieli. Tak, jakby oni chcieli ich oni chcieli jakieś dziwne stworzenia tam wsadzić zamiast tych A, no tak. I okay. wiesz, pamiętasz, była nawet taka, jakby gdzie pokazali aktorów, którzy jakby z stand standinami byli, jakby wiesz, w trakcie kręcenia. Bo to już jest niby nakręcone i oni przesuwają to, bo Yy, opinia na temat tego filmu jest tak niska, że trzeba coś tam zmienić, bo mm, już się ładowały pieniądze. To jest dziwne. I tak. yy, yy, no, wiesz, no mogli w rzeczywistości zatrudnić ludzi, o, yy, którzy po prostu mają taką a nie inną przypadłość, że nie są za wysocy. Ja, słuchaj, wiesz co, chciałem ci powiedzieć tak. Yy, a kombinują jakkolwiek. No, może, to, może to jest jakieś generalizowanie, ale na przykład też nie mówię, że te trzy filmy z serii Hobbit były dobre, ale jakoś potrafili wziąć szkockich czy, czy tam irlandzkich aktorów jednych i drugich na przykład i zrobić z nich krasnoludy i nikt nie narzekał akurat na obsadę nikt nie narzekał nie nikt nie narzekał Gimli pamiętaj, problem? że w władcy Pierścieni Gimli był aktorem, który miał najwi naj naj najwięcej wzro no tak, wzrostu dokładnie tak a uważam, na, że na przykład, nie wiem, Torin czy, czy Durin w Hobbicie fantastycznie wiesz, wypadli. No, moja ulubiona rzecz z Hobbitów to były właśnie ludy, To jak śpiewali, no wiesz, jakby... Mm, tylko no problem był taki, że te filmy miały za dużo... Za długie były, na no, jak na swoje potrzebę. I to, ale to no. nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że wcale nie potrzebujesz osobę, osób niskorosłych. Możesz zatrudnić kogo chcesz, kurde. Nie, nie potrzebuję. Ale, ale wiesz, ale w rzeczywistości tutaj miałeś z kolei doskonały pretekst na te diversity na to, żeby faktycznie zatrudnić ludzi odpowiednich do tych król, do ale nie chciało się zrobić, bo Peter Dinklage ponarzekał trochę w jakimś jednym podcaście to chcieli zrobić inaczej no to zrobili inaczej na tyle, że w sumie ci ludzie, którzy powinni dostać pracę, pracy nie dostali moim zdaniem autentycznie, bo jest rzecz, którą wiesz, goście, którzy mają niski wzrost Mogą robić po prostu świetnie i w takich filmach się bardzo dobrze od, odnaleźć. Zresztą, przypomnijmy sobie, że przecież, jakby kogoś innego wzięli, no raczej nie weźmiesz kogoś innego do roli Tyriona w tym w grzotrące, nie? No że tak. jakby, no, są role, jakby nie, nie udawajmy, że są role, w których pewne typy ludzi się lepiej nie sprawdzają. Tyle. I tutaj był taki moment, kiedy. Mogłeś zatrudnić normalnie ludzi z problemem, jakby właśnie karłowatości, i wszyscy by ci przyklasnęli, powiedzieli tak, nam się to podoba. Jest w sumie prawie, że jak autentyczna kreskówka, tylko zrobione w wersji aktorskiej, a tutaj dostajesz takie w sumie jakieś dziwne krzaty, które są wyglądają karykaturalnie w tym filmie z tych zdjęć, no, które, które dostaliśmy. I może tyle na ten temat. Ale za to mamy nowego Predatora, a w sumie sequel tego firma, filmu, który nie był w sumie Predatorem, ale był Predatorem. E, czyli po prostu będzie Prey 2, tylko nie będzie nazywało się Prey 2, a będzie nazywało się Prey No Man's Land, czyli Prey Ziemia Niczyja, i będzie działo się w czasie II wojny światowej. Tak, tytuł jest mylący, bo Ziemia Niczyja się kojarzy z I wojną światową jak nic. Tak, ale ja sprawdziłem w kilku źródłach i okazuje się, że będzie jednak w drugiej, w czasie II wojny światowej. Okej. Okay. To mnie trochę martwi pod względem właśnie y, takim, że może ktoś po prostu kojarzył wojnę światową, ale nie wiedział, która to która. Y, I to, to zastanawia mnie znaczy, scenariusz tak czy siak, po prostu filmu. Tak czy siak nie przeszkadza mi to, bo chętnie zobaczę y, Predatora wyciągającego kręgosłupy i y, nazistę. Tak, zobaczymy kto będzie tutaj głównym bohaterem i y, jak to będzie wyglądało... Y, jak będzie ten film wyglądał? Ja jestem zainteresowany, bo sam koncept jest interesujący na znaczeniu świecie. Zakładam, że to po będzie dzielny amerykański, aliancki żołnierz. Francuska dziewoja znowu. Która będzie później wypruwała flaki Predatorowi. I, no, i będzie znała Kukwu. Um. <grafy> to to, to trochę, trochę z czasami mi nie gra, ale okej. Okay. Indianie też nie, nie znali Kukwu, ale znali Kukwu. Pielęgniarka ze skarpem. Tak, będzie. też może być. Maria Kiris Kłodowska, ale to była pierwsza wojna światowa znowu, o, nie tak. No właśnie, to trochę wcześniej było. E, znowu źle. E, dobrze, i e, nasz filmowy Kang, czyli Jonathan Majors, jednak pójdzie do sądu. So do... będzie miał rozprawę. Pójdzie do sądu. Tak, bo na, znaczy, tam w jakoś na przestrzeni tego tygodnia były w ogóle różne newsy. Pierwszym to było, że jego prawnicy cały czas podtrzymują, że on jest niewinny, bo nie ma żadnego żadnego dowodu prawomocnego jakiegoś, który by tam go wskazywał, czy udowodniał jakąś jego winę. Bo tam były też zarzuty wycofane, e, tak. Jakby, ale to podjęła e, później prokuratura, więc... Potem z kolei ja na drugi dzień znalazłem newsa Aha. i to nie jakieś tam, no jakieś głównostronce, tylko newsa z prawilnego źródła, gdzie, gdzie było powiedziane, że sędzia zajmujący się sprawą nie chce oddalić tego zarzutu. Czyli przychyla się do wniosku prokuratury, nie? żeby proces się odbył. Czyli gdzieś tam jakaś podstawa, żeby ten proces się odbył jest? Tak, tak szczerze Więc mówiąc. wiesz, to no może nie być zarzutów, ale na przykład mogą być materiały, do, do, wiesz, jakby zarzuty zostały przez y, osobę jakby wycofane, ale jednocześnie mamy materiały, prokuratura ma jakieś materiały dowodowe y, i próbuje jakby swoją sprawę gdzieś tam y, dalej pchnąć, co nie? Idzie to zajebiście wolno, bo mamy listopad prawie, a tak jakby sprawa stała w miejscu od marca i nic się od marca nie ruszyło tak naprawdę. No zobaczymy, żeby nagle nie okazało się, że faktycznie Marvel będzie zmieniał plany kompletnie. No zobaczymy, na razie nikt się do tego nie odnosi i zdaje się, że Kevin też nie za bardzo jakoś jest tym przejęty. Chyba, że jest coś robione, a my o tym nie wiemy po prostu. Tak. okaże się, że coś innego było, że aktor się zmieni na końcu Lokiego. To wcale myślałem, że to się, nie dziwiło, dziwiło, przykład, się okazało. Tak. Że nagle jako Kang wpada ktoś coś kompletnie. Dobrze, mamy też informację, że umarł ten spin-off Harry'ego Pottera, czyli te wszystkie ten, fantastyczne zwierzę... serialowe. No, ten filmowy. A, okej, okay, czyli te fantastyczne zizzy. Tak, że to się jak już. No i no, bardzo no, dobrze. Wiecie, to dla mnie było coś rodzaju, po co to istnieje? Takie... Nikt tego nie potrzebował. To już jest jakby spin-off, to brzmiało jak spin-off spin-offa dosłownie czasami. No, trochę tak. Y I było coś w rodzaju, w sumie te filmy mnie nie interesują i w sumie mnie, ja nie jestem fanem Harry Pottera już. Po Płuczy, po Harrym Potterze to już kompletnie nie potrzebuję. To znaczy to Markę to w ogóle można było zabić po ostatnim filmie i już nic w związku z tym nie robić, ale wiadomo doje się dopóki znosi tak, pieniądze. Tak więc więcej fantastycznych zwierząt prawdopodobnie nie będzie. A za to będzie serialowy Fallout, którego już tam wiadomo mieli ten Amazon od jakiegoś czasu. Mamy datę premiery. Data premiery to kwiecień przyszłego roku. To jest 12, 12 tak. kwietnia, tak. To jest 10 dni przed moimi urodzinami. Także miły, miły prezent dostaje. Ja wierzę w to, że jeśli chodzi o em, plan zdjęciowy, to znaczy te wszystkie rekwizyty, charakteryzacje, stroje, e, to wiem, że to będzie na pewno na najwyższym <laughs> tak. poziomie stało i efekty też. Trochę się, może, może nie jakoś bardzo, ale powiedzmy, że trochę mogę się co najwyżej bawiać o e, poziom dialogów, ale myślę, że po e, wtopie, jaką zajęcieli z pierścieniami władzy, to Amazon bardzo mocno wyciągnął wnioski i, po, i się posłuchaj. Ja się wiesz co, tutaj. nigdy nie mówię, że, wy, że ludzie bardzo mocno wyciągną wnioski, bo potrafią brnąć czasami przez lata w jakiś jeden koncept, który mają. No w Nie no, za, zauważ, już mówiliśmy o tym, niestety tego nawiązałeś po raz kolejny, ale mówiliśmy, że Amazon przestał się jakkolwiek chwalić tymi pierścieniami władzy. Więc oni bardzo dobrze wiedzą co im nie poszło. Dlatego oni nie zrobią po raz kolejny takiej e, hucznej e, kampanii marketingowej. Nigdy, nie mów, nigdy. A teraz przechodzimy do czegoś co też jest dla ciebie prezentem. E, to znaczy tak, bo zapowiedziano, że ruszają pracę nad filmem Iluzja 3, albo jak ktoś woli Now You See Me 3 e, i to chyba jakoś po 10 latach, bo ostatnia część była aż prawdę. Poczekaj temu. moment. Ty zresztą to mówiłeś, że coś tam się zaczęło dziać już jakiś czas temu, że o chyba będzie trzecia część? I teraz już jest Informacja, że faktycznie będzie trzecia e... część. A przepraszam, bo dwójka była w 2016. I od tamtego czasu to gdzieś tak stało w miejscu, ale gdzieś tam raz na trzy lata pojawił się news, że jednak ta trzecia część będzie. No to teraz dostajemy informację, że trójka będzie. Ej, sorry, ale może będzie faktycznie dekada, bo prawie że, bo w 2025 to praktycznie najwcześniej chyba wiedzie. No to możliwe, w każdym razie mamy pierwszą jakąś taką autentyczną zapowiedź po latach i wiemy na pewno, że do obsady wraca Jesse, Jesse no, Eisenberg, wiadomo. Woody Harrelson i Morgan Freeman i jestem prawie 100% przekonany, że w tym filmie dostaniemy Freemana, który po raz kolejny wychodzi tam w pewnym momencie i mówi, że on zaplanował to wszystko 50 lat do przodu już i on to wszystko wiedział i on to rozpracował już wcześniej, ale dobra, ja biorę to z tego dobrodziejstwa inwentarza ta seria jest głupała na swój sposób, ale no właśnie... muzyka jest fenomenalna. Ja naprawdę. pamiętam, że ja to widziałem i tam te sztuczki miały zero sensu. To było takie. Tak, ale, ale... muzyka jest super i klimat tych, 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 tych dwóch filmów też jest świetny. Tym bardziej, że ja bardzo lubię filmy o, o iluzjonistach, magikach. E, szczególnie po prestiżu od Nolana, generalnie. No to okej. Okay. I po iluzjoniście z Nortonem też. Zobaczymy, bo wiadomo. T... Strajk trwa i prawdopodobnie będzie trwał przynajmniej do początku przyszłego roku. Jeszcze sobie trochę tak. potrwa. E, więc no, już można napisać, bo e, ci e, pisarze zakończyli strajk, więc przynajmniej ta część jest jakby do ogarnięcia. E, I co ciekawe, też ruszył e, gdzieś tam proces produkcyjny. Nowego Kylendera, czyli to był u nas. Powiedz, że Gurala, ale nikt nie skojarzy o co chodzi, więc nieśmiertelnego. Tak nie tej bardzo, bardzo starej serii, gdzie biegali ludzie z mieczami, ucinali sobie głowy, a potem w kolejnej części okazało się, że to wcale nie są ludzie, Uuuu. tylko kosmici z jakiejś planety, z, z zadupia galaktyki, <laughs> czy skądś tam tak. indziej. Z galaktyki Kurwiks. <laughs> tak. Ale co ciekawe, w projekt jest. Są dwie osoby zaangażowane, które mogą. Trochę uszy jakby ludziom e, przeczyścić, bo jest to zarówno Henry Cavill, jaki e, reżyser e, pierwszego Johna Wicka. E, czekaj, on miał chyba David Leach, jeśli się, nie? się nie mylę. Czekaj, on to jest jakiś tam. Czekaj, wiem że Johna Wicka reżyser. E, czekaj, zaraz sobie sprawdzę. E, Stach e, Stachelski. A, tak. Czas Stachelski, tak. Się. Wie, bo tak coś mi się nie pasowało z nazwiskiem, e, ale Czas Stachelski jest właśnie reżyserem e, tutaj zakontraktowanym na ten reset, bo to będzie wszystko od nowa. E, tak, ja grami. wiem, no chwała Bogu, nie, w nie wyobrażam sobie ciągnięcia tej serii z tym nie, uniwersum nie. obecnym, Tam, którym to było. Nie, to tak, nie. nie. No, takie niskobudżetowe budżetowe drogi spadły, że e, aż śmiesznie. E, no ale nic. E, Reboot będzie. A tak jakby Kawil nie będzie, znaczy w sensie twórcy nie będą musieli Kawilowi płacić za za jakieś nowe szkolenie z się mieczem, bo już ma, już ma doświadczenie z Wiedźmina. Tak, myślisz, że on będzie się tak śmiał jak Christopher Lambert? Mam nadzieję, że nie, <laughs> bo tylko Christopher Lambert potrafił tak się śmiać, co też genialnie zaprezentował w Raidenie z 97, <laughs> no tylko Mortal Kombat. Tak. Dobrze, no i tyle jeżeli chodzi o newsy filmowe. Przejdźmy do gaming roomu, gdzie... <laughs> przepraszam, przepraszam, ale przypomniałam mi się jak Christopher Lambert śmiało śmiał jako Raiden. I też tak, wiesz, ta, 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 ta szczęka chodzi jak jakiejś kukły, a nie <laughs> Boże, jak człowieka nie. faktycznie, co nie? Tak patrzysz na to, cholera jasna, czy to jest żywy aktor, czy to jest trochę tak. lalka jakaś, którą postawili. Dobrze, przejdźmy do gaming roomu. Ja w tym tygodniu sobie ogarniałem The Finals. Co jest taką gierką multiplayerową od ludzi, którzy odeszli z Dice i własne studio założyli, Dice. Jak nie wiecie, to jest studio, które robi Battlefieldy i tu Battlefieldowość dość mocno czuć pod wieloma względami. Chociażby to, że bardzo dużo rzeczy tu jest zniszczalnych, więc budynki, jak walisz z RPGa, to się składają jak domki z kart trochę. Co nie zmienia faktu, że granat, tylko troszeczkę je tam. Mierzwi, co jest śmieszne. Ale ogólnie to tak. Budynki się składają jak z domki z kart. Ma nietypową mechanikę, bo biegasz sobie po mapce i zbierasz skrzynki z pieniążkami, które musisz dostarczyć później w określone miejsca na mapie i bronić. I ktoś ci może jeszcze to ukrać, jak, ukraść, jak dostarczysz. I mało tego idzie sobie ten timer, który jakby mówi, że. O, już się zbliżamy, i ktoś przy tym siądzie. I zabierze ci, i mu się timer nie resetuje, tylko dąży dalej, więc może ci faktycznie ukraść. Ukraść. Um, ale ogólnie to gra jest o, ze zniszczalnym środowiskiem. Z dziwną mechaniką, bo są nie dwie drużyny, które przeciw sobie grają, tylko są trzy. Albo cztery w większej jakby grze. Bo są dwa tryby. Więc jak yy, masz yy, po prostu, jak siedzisz na mapie, to. Nie walczysz przeciwko jednej drużynie, tylko przeciwko dwóm. Yy... I ogólnie w tej chwili okay. jeszcze jest dziwnie, bo to jest beta i pewne rzeczy nie działają tak jak trzeba. Na przykład defibrilator jest strasznie kijowy do użytku, bo najpierw trzeba go naładować, potrzeć, a dopiero później walnąć. Co nie? Że nie tylko, że sobie klikniesz na kogoś i tam wiesz, on zrobi tą animację i tyle. Musisz najpierw raz kliknąć, drugi raz kliknąć, co jest irytujące dodatkowo w tej chwili na przykład przegięte potrafią być bronie ręczne i jak gość lata z młotkiem po małym pomieszczeniu, to zabija całą drużynę więc troszeczkę za duży damage mają te bronie, a jest dużo zamkniętych pomieszczeń, to czasami po prostu jest dziwnie bo praktycznie tym młotkiem nie trzeba celować, co nie więc okay. jest beta, są jeszcze rzeczy do poprawy, ogólnie jest już to open beta, więc można sobie każdy spróbować. No Z Adromoszką tak, można, można sobie oprazić. pograć. Jest całkiem spoko. Ma pewne jeszcze wady i niedoróbki. Myślę, że oni będą to zmieniać. Na pewno musicie sobie zainstalować nowy sterownik graficzny, bo ja miałem coś takiego, że jak miałem poprzedni sterownik, to gierka stwierdzała, że no sorry, winę tu, ale błąd minus jeden. a ja tak mi się. Co oznacza błąd minus jeden, nigdzie tego nie ma, ale myślę sobie, od dawna nie, nie update'owałem tego sterownika graficznego, pewnie to i, i poszło, e, więc... Dobrze, że poszło. Dobrze, że, że poszło, gierka jest darmowa, myślę, że całkiem spoko shooter będzie. E, e, dobra, to tylko zanim przejdziemy do tego, co ja chcę powiedzieć, to chciałem popatrzeć sobie na, na Discorda, co ci wysłałem. Spoglądam. Bo okazało się, właśnie się okazało, że, że YouTube dupnął globalnie, generalnie. No YouTube się wywrócił globalnie, na, na z rowerka się się Akurat się. Akurat jak siedzimy, no coś... Ty, to jest niespotykane, bo YouTube ma Google serwery zazwyczaj, więc jeszcze nie widziałem momentu, w którym YouTube zginął. No, to ja ci na przykład powiem, że w tym momencie próbuję sobie wrzucić... E... Nie wiem, no u mnie chodzi. Fil, filmy na zakolejkowanie, ale się nie daje i też nie, nie ładuje Czekaj, pewnej części. kliknę sobie. A stream. A streamerzy z kolei narzekają, że im streamery streamy padają. Okej, okay, to momencie, może te może niektóre drugim. wiesz jakby części. Bo ja teraz włączyłem Linusa i na tych tipsach i działa mi normalnie, więc. Okay. Y, może nowe rzeczy, które uploadują się gdzieś tam się, wiesz, wykoprtnęły. Okay. No nieważne, dobra, wracamy tak, do. Tak, wracamy tematu. do tematów. Ehm, tak, ja jestem sobie na etapie ogrywania gry Marvel's Spider Man 2 Czyli sequelu idealnego gry z 2018 roku, bo autentycznie to sequel idealny. On po prostu bierze to, co było dobre w Jedynce i w Moralesie, e, i, e, i usprawnia to. On nie stara się wynaleźć koła na nowo, tylko po prostu usprawnia to, co było. Nie, e, i teraz nie spędzę tu. To znaczy i tak, i nie. Nie spędzę tu pół godziny na wychwalaniu tego, ale fakt jest taki, że na przykład. Teraz możemy się przyłączać między Peterem i Milesem. E, możemy oczywiście zmieniać kostiumy. Panowie mają osobne drzewko umiejętności, ale mają też jedno wspólne. E, mało tego, każdy z bohaterów ma dwa oddzielne rodzaje umiejętności, one się znacznie różnią od siebie, więc można powiedzieć tak naprawdę, że, że drzewek umiejętności razem to jest jakieś 5 albo 6. E, masa fajnych aktywności pobocznych, które nie męczą, nie są od razu dostępne od samego początku. Tylko one się z biegiem gry odblokowują eee, Więc to nie jest tak, że jak wchodzisz do gry to masz coś typu rozgrywkę Ubisoftu, czyli Pierdylion yy, znaczników na mapie, za której musisz pobiegać, to tutaj tak nie ma, tu się to odblokowuje z czasem eee, Więc ludzie, którzy mają yy, chorobę Kompletowania się na 100%, to tutaj mogą, mogą czuć się mniej zagrożeni, bo tego tyle nie ma Ja czasami, mi się czasami zdarza, wiesz, że właśnie O, muszę jednak, wiesz, taki tak przycisk zbierasz, jakby jakiś Pierdoły, które nie mają znaczenia, powinniście w sobie pójść z dalej, dobrze się bawić, ale nie, kurde. To gdzieś tam na górze pierdoła jakaś siedzi i musisz się zebrać, bo później zapomnisz, albo później nie masz dostępu do lokacji. E, no tak, ale chodzi po, chodzi po prostu o to, że e, nie masz tego tutaj tak dużo. To to, to nie to jest to, że jasne są te aktywności wyborcze, nikt się nie zmusza do robienia ich, ale nawet jak jeśli, jeśli się decydujesz na robienie ich, to one nie zajmują jakoś dużo czasu. A po, po, poza tym, e, transportowanie się po Nowym Jorku jest jeszcze przyjemniejsze, jeszcze fajniejsze, bo wprowadzono e, system nie tyle, że latania, co szybowania na tych sieciach skrzydłach, bo teraz bohaterowie mają, mają siecię skrzydła ogólnie. Ja słyszałem takie dwa, jakby, y, dwie opinie na ten temat. Z jednej strony, fajnie szybko się przemieszczasz, z drugiej strony, nie po to gram z, z Spider-Manem, żeby grać Batmanem trochę na takiej zasadzie, no. Ale ogólnie, no, to jest nie taki tylko nitpick powiedziałbym bardziej, bo y, raczej pochwały słyszę odnośnie tej gry i... Tak, to jest świetna gra i może wiadomo ona nie będzie pretendować do, do miana Game of the wiesz, Year, raczej bo, że nie ktoś sądzę. Tam powie, powie że to jest ale, Game of the Year. Ale może, ale może. znaczy no, Ja bym nie powiedział, żeby to było Game of the Year biorąc pod uwagę, że na przykład mieliśmy w tym no, roku no, e, Bad, Badur's Gate'a fantastycznego, czy, czy nawet niech będzie to Zelda, ale okej, okay, jak najbardziej. Spider-Man to jest fantastyczna gra, ehm, Historia jest wciągająca, naprawdę. Tutaj nie ma jakichś przystojów, nie ma momentów, które Cię nie interesują. Ten główny wątek fabularny jest po prostu interesujący, jest ciekawy. Wiadomo, tam Venom odgrywa bardzo dużą rolę i craven, To nie są żadne spoilery, bo to są dosłownie te postaci, którymi ta gra była promowana, więc nikt, nikt, nikt tutaj nie zarzuca, że spoileruje czy coś. No i też, tak jak powiedziałem, ten Sposób przemieszczania się po Nowym Jorku jest, jest super, bo zajmuje teraz mniej czasu. E, oczywiście jest też y, fast travel. E, tam można się z dzielnicy do dzielnicy przenosić teraz. Jak sobie oczywiście odblokujesz tą fast travelkę. E, ale to latanie y, w tunelach powietrznych jest super, bo, bo jest naprawdę szybciutkie i sprawia masę radości. E, no i to jest też jedna z tych gier, gdzie sam się łapię na tym, że mniej używam tego, tego fast travelingu i, i dużo czasu spędzam po prostu w, w trybie fotograficznym. No w ogóle gra jest piękna, jeżeli chodzi o. Jakby, tak. Jak na to, co, jak na możliwości PS5, to e, ma naprawdę dużo mocnych takich elementów, które by się PC nie powstydził. Tak, a ja chciałem powiedzieć, że ja w ogóle ogrywam grę na trybie performance, na tych 60 klatkach, bo doszedłem do wniosku, że ja z tym mógłbym ogrywać na. I tak tego nie widzisz. To właśnie nie wiem, czy widzę, czy nie widzę, ale chciałem grać w to w 60, a nie w 30. E, bo po prostu mam, mam taki, e, nie wiem jak to powiedzieć, no granie na kompie po prostu mnie rozpieściło trochę chyba, o to chodzi, tak mi się wydaje. E, I też nie chciałem mieć jakichś dropów czy spadków i chciałem płynnej rozgrywki, więc gram na 60 po prostu. No wiesz, to no, ja słyszę raczej pozytywne opinie i właśnie tego, że w każdym aspekcie to jest ulepszone pod wieloma względami. No więc, tak. No co, co, co można powiedzieć, no jak gra się dobrze, to co, no to co tylko polecić, co nie, no. I tyle. Dokładnie. Ewentualnie jak jesteś PC-towcem, to musisz poczekać sobie, aż ta gra się pojawi po prostu na PC, a się pojawi. To znaczy ta gra się pojawi, no tak jak teraz niedawno zapowiedziano tego horizona, który wyjdzie na PC w przyszłym roku na początku, gdzieś tam chyba do, do marca myślę, e, czy tam w lutym nie pamiętam, przepraszam, nie to, to i ten Spider-Man wyjdzie Myślę, że za dwa lata i, i Spider-Man wleci na PT. Tak, wiesz, no jeszcze mamy zapowiedź, że będzie trójka Która będzie jakimś tam fabularnym zakończeniem Ma to być, zwie tak, zwieńczeniem Bo to ma być trylogia i to ma być na poziomie filmowego Avengers Endgame Trochę jest mi sobie to ciężko wyobrazić Co to, to, się, co to się może odstawić generalnie Bo, znaczy, pewnie to trochę zbyt dosłownie to odbieram Ale no ta, ta gra tutaj nie wprowadza jakiś w dowolnej ilości postaci, bo dosłownie dwójka głównych bohaterów są Peter i Miles tutaj, i nagle nie wyobrażam sobie, że mi się ten, to stado powiększyć. Nie wiem, kurde, Avengersu czy coś tam innego. Ewentualnie pójdą po prostu w, w alternatywne wersje e, pojąków z innych wymiarów, ale to trochę jest, byłoby oklepane. Jak tak szczerze tak. mam e, się powiedzieć. No i Wiemy jeszcze też, że oprócz tego, że ta będzie trzecia część, to e, Wolverine, ten Marvel, Marvels, Wolverine. Też się w tym samym dzieje. A, no tak, Mar Marvel's Wolverine. Tak, to jest to samo uniwersum. Wszechświe w tym samym uniwersum, tak, w tym samym świecie. Yy, no to w sumie chyba... A, i od hmm. razu, jeśli kogoś interesuje, to to nie jest żaden spoiler, to nie, Wolverina nie ma w tej grze. Tak, yy, ale jest Venom, to wiemy. Yy, dobrze, i no. przejdźmy może dalej. Yy, jest zapowiedź dodatku do Diablo 4 i tam nowości. To znaczy nie ma oficjalnej zapowiedzi i są. No ja wiem, że tam fani znaleźli, bo w plikach. I są niki ten... po prostu, tak? Są niki są z plików od dat dataminerów eee, i jest zapowiedź dodatku, który się nazywa Lord of Hatred, albo będzie się tak nazywał, bo oczywiście w piątek za tydzień jest blisko, on, więc wtedy w piątek za tydzień się dowiemy czegoś więcej. Ta. Może zrobią faktycznie taki dodatek duży w pudełkowy, wiesz. Tradycyjny to e, To znaczy, dia, Blizzard twierdzi, że dopóki Diablo jest żywe, y, twórka, to co roku ma być nowy dodatek ogólnie, więc. Y, czyli y, robimy z tego World of Warcraft. Tak, więc co roku ma być dodatek, i ten pierwszy ma się nazywać Lord of Hatred. Ma się y, skupiać na postaci Mephisto, czyli na panu nienawiści, y, no bo y, podstawka to była, y, miała, miała główną przeciwniczkę Lilith, czyli córkę nie, tego pana nienawiści, tak zwaną córę nienawiści. Nie będę nikomu spoilerował zakończenia twórki, Ale ona ma duży związek właśnie z Mephisto I rzekomo, oczywiście nic nie jest potwierdzone, ale rzekomo mamy z powrotem dostać Ten teren, taki podmokły kurast Co mieliśmy w Diablo 2, czyli takie te bagne i dżungle Z trzeciego aktu, to mamy tutaj właśnie to dostać I ponoć nowa klasa postaci Którą najprawdopodobniej ma być szaman, ale tu jest nazwane, nazwane to Spiritborn, określane jest po, po angielsku. Ale ludzie mówią, że to jest zasłona dymna i, i ma to być niby rzekomo najpewniej szaman. Trochę mi się to nie widzi i trochę mi to boli, bo teraz mamy tak zwany sezon krwi w Diablo. Co prawda ja nie wróciłem, ale to był znakomity pretekst, żeby wprowadzić tego Blood Knighta z Diablo Immortal, czyli tego wampirzego takiego rycerza który tam polega na kwi i tego Blizzard nie dał ale bo, bo tak, bo oni tam dali jakieś perki w ogóle wszędzie te, do, do wszystkiego, te kwawe tak i trochę mam ból dupy z tego powodu, ale dobra nieważne, poczekamy do przyszłego tygodnia do BlizzConu jestem w 100% przekonany, że dostaniemy zapowiedź nowego dodatku do WoWa i właśnie dodatku do, do Diablo 4 i zobaczymy co dalej z Overwatchem 2 tak naprawdę to, to będzie na pewno jakby moc jakiejś tam zapowiedzi też zobaczymy. Więc w przyszłym tygodniu, w niedzielę pewnie będziemy mieli skródy, skrót zapowiedzi tak. z... z też wiesz, jakby Blizzard teraz pod nową korporacją, to zobaczymy też, jak to wpłynie na pewne zapowiedzi, bo czasami A, tego. Tak, typu... może dostajemy zapowiedź WOWA w gameplay. Tak, bo tego typu rzeczy to bardzo często, wiesz, zdarzają się właśnie dopiero wtedy, kiedy już wszystkie wiesz, checkboxy zostaną przekreślone. A w tym wypadku już, wiesz, zostało to oficjalnie ogłoszone i może pewne zmiany będą też ogłaszane właśnie na bliskonie. Dobrze, dalej idziemy do Ubisoftu, który zgadnij co przesuwa. Znaczy nie musisz zgadnąć, bo wystarczy, o, że... O nie, Skalen Bones po raz ósmy? Niemożliwe! Co nie? Jakby nikt by się nie spodziewał w życiu. Nie wiem co ja teraz <laughs> zrobię. No bo już wiem. Oh no, anyway! <laughs> tak, dokładnie. Dobrze, ale przesuwa właśnie Ubisoft y Skull and Bones, jakby wszyscy się tego spodziewali, ja w ogóle dziwię się, że to jeszcze wyjdzie, ale no pewne y obowiązki z singapurskim rządem muszą zostać wypełnione y i przesuwa tu już troszeczkę smutniejsza wiadomość Star Wars Outlaws, które y gdzieś tam ma być na początku przyszłego roku fiskalnego, y czyli gdzieś w kwietniu może, w kwietniu jakoś tak. Zresztą, Skalenbaum Bones też gdzieś jakoś, gdzieś na początku 2024. Tylko po to, żebyś dowiedzieć, że przesuwamy się o kolejne 3 do 5 miesięcy. A urat w przypadku gry gwie, Gwiezdnowojennej, gwiezdno to jestem na tyle zadowolony, że może ją faktycznie wy, ten, wyprowadzą na coś, co będzie całkiem spoko, co nie, co będzie po prostu e, lepiej działało, bo z tego, co prezentowali, to ma jakiś potencjał. ma. Co nie? To wygląda na coś, co może być całkiem spoko grą przygodową i jeśli oni to wyprowadzą na coś, co faktycznie ten potencjał spełni, to no dodanie tam tych pół roku więcej pracy nad tym, to nie jest złe, moim zdaniem. Um, wiesz co, powiem ci tak, jak jeszcze jestem w stanie uwierzyć, że nad tymi Star Warsami jakkolwiek pracują, ok. Ja, ja też powiedziałam to zdanie, że ten Skull Bones to jest taki już rodzaju to w takim eee. wypadku nie wiem, nie wiem jakim gniotem musi być to skalen bond skoro po, no nie wiem, chyba po 10 latach, bo ta gra to chyba pierwszą zapowiedź miała chyba około 2013, to dalej nie wyszło. Podejrzewam, że te, to taki pakiet możliwy, że został który przeniesiony wspólnie, żeby się później księgi zgadzały, e, wiesz, jakby podatkowe, żeby tam na czerwono za bardzo nie było, bo Skalen bond to jest taki duży czerwony klocek, który będzie ciążył. Więc trzeba coś wsadzić, co będzie odciążać przeciwwagę do tego. Ja, no właśnie ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja po prostu nie wiem jak bardzo musi to być gniot, nie wiem, czy optymalizacyjny, czy jakiś inny, skoro oni tak bardzo strają po gaciach, że nie chcę tego wypuścić, serio. Nie wiem, to nie przede wszystkim nie, nie jest to coś, na co ktokolwiek czeka. Ja jeszcze na to czekałem może w 2014 roku jak rok po zapowiedzi przez Ubisoft, że. O, zrobimy takiego multiplayerowego tego, albo nie to nawet Black Flaga nawet nie był multiplayerowy, tylko to było, o, zrobimy spin-off Black Flaga z nową Marką, co nie? Początkowo. I tak było, okej, okay. okay, dobra, no w sumie nie, nie bardzo to się jakoś do ma do asasynów, więc jak zrobicie grę piracką, to będzie fajnie. A z... No, a po pierwsze, po pierwsze tak. przesunięciach okazało się, że lepiej jest wrócić do Black Flaga niż czekać na Wiesz, to Wiesz, zaczynając od tego, że wszelkiego rodzaju jakieś tam. Informacje kolejne na temat tego projektu to było tak. E, 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 coraz gorzej. I w sumie mnie to już nie interesuje. Myślę, niko, nikogo to nie interesuje na tym Dokładnie. Przejdźmy może do e, Metar Jill Solid Collection, które wlądowało tam na różnych platformach. Tak, słyszałem, że to ponoć jest zawód potężny. Znaczy, to jest coś, co działa. Tak można to określić. Rozumiem, że to pewnie są, e, są porty z upscalingiem, bo nawet nie z dostosowaniem rozdzielczości, tylko z upscalingiem pewnie. Panie, to jest, to tam rozdzielczości pozmieniali, ale panie tam datnie pozmieniali nawet. E, to bazuje na tej HD Collection zrobionej przez Bluepointa, e, czyli tych ludzi, którzy, których tam dla PlayStation robili między innymi e, Shadow of the Colossus czy Dark Souls, tak, tak. e, czy nie Dark so Demon Souls. Bo Dark Souls, robił, Souls no robiła właśnie. polska firma. E, ale... jeżeli re, Tego remake'a robiła polska firma. Ale Metal Gear Solid Collection to tak po prostu wyszło na to, że wzięli co mieli, dodali jakiś tam emulator kiepski, który emuluje parę pierwszych tych gier i wypchnęli po prostu. Żadnych tam... Ja bym teraz jedne co mi się na, na usta ciśnie to jest Nanomachines Sun. Tam... Wiesz, to tego akurat tam nie ma, tej gry, więc to, 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 to powiedziałbym, że tutaj kąska dobrego też nie dostajesz, ale w przypadku Metal Gear i tego, tego, co oni tam wypuścili, to... Metal Gear, Metal... Boże, przepraszam, ale ja nie mogę. Przepraszam. Ale w przypadku. W przypadku Metal Gear, Metal Gear, w przypadku tej, tych gier, to wiesz, to jakby nie możesz nawet pewnych rzeczy zmienić tam w ustawieniach na PC. -cie bo jest na sztywno, dostajesz 720p, Radź sobie. Mm, super, 720p w 2023, prawie czwartym. Tak, 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 jakby podobnie jest z tymi e, grami pozostałymi, które też mają jakieś słabe rozdzielczości. Cześć, to aż mi się, aż mi się przypomina, jak Final Fantasy XIII kupę lat temu weszło na Steama i miało loka na 720p i nie można było w ogóle zwiększyć rozdzielczości. Tak, mało tego, jeszcze z tego, co dobrze usłyszałem, co przeczytałem i usłyszałem na różnych tam miejscach, w różnych miejscach, to jest to wersja Metal gear solid, metal gear solid, metal gear solid tak? Metal Gear Solid europejska, czyli palowa, która działa w 50 klatkach na sekundę. Hmm, ale ekstra, gra, która ma 1000 lat, ma 50 km na sekundę, ekstra. E... To to jest faktycznie to jest progres. Tak, jak nice. masz mody, które no. z, biorą Roma po prostu z PlayStation i dodają ci 16 na 9, bo po... to ja nie wiem, ten, ten, rom, ten ROM po prostu teraz, ta nowa wersja by Metal Gear to powinna rysować w 500 klatkach, a nie w 50 ogólnie. No ogólnie nie jest jakby Konami nie odwaliło jakiejś dobrej roboty i zaczyna mnie martwić po prostu kolejna gra, którą mają robić. Nie stary, ja powiem ci tak, okres fiskalny się kończy, trzeba być na plusie. To mniej więcej. I to nie tylko dla, e, dla nich tak jest, bo będziemy też o tym rozmawiać e, później. Ale e, idąc dalej tym tropem, oni też przecież mają tego Metal, e, metal Gear Solid e, Delta, czyli tą, ten remake trójki, który mają zrobić, który dostał e, pierwszy gameplay w ogóle w tym tygodniu. To ten e, remake Snake Eatera, co ma wejść na PC-ta też, nie? Tak, 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 tak. On wygląda ładnie, co nie? No, wiesz, patrzysz parę skin, screenów i to wygląda, ty, to samo, tylko z lepszą grafiką, co nie? Na takiej zasadzie. Ja sobie zadaję pytanie teraz, no? bo takie jedno... Yy... Jak będzie walka, tam gdzie ten przeciwnik odczytywał z memorki gry w jakiej grasz I podawał ci ty 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 tytuły, że o oh, you like playing Crash Bandicoot or Spyro To po czym tutaj na przykład w wersji PC-owej będzie, będzie to y Będzie wykrywało Mówisz w... o pierwszej grze, mm, nie mam zielonego pojęcia Bo on na pececie miał chyba ten dialog wy wywalony na przykład y Aha, okej okay. Ale to jest teoretycznie em bardziej emulat... to nie jest wersja PC-owa, tylko bardziej Emulacja wersji PlayStation Więc nie mam zielonego pojęcia, musiałbym zrobić Reset. <grym> Okej. Okay. ta Dobrze, ale wiesz, to no, podejrzewam, że już lepiej się po prostu zaopatrzyć w wersję PlayStation nową w jakiś sposób i odpalić emulator, co nie? Ludzie to już sobie serio, lepiej sobie naprawdę na emulatorze na PC odpalić tego, tego snicky teren. Tym bardziej, że że, 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 tym bardziej, że są. Jest wersja PC-towa, spaczowana też. Którą można było kupić na Gogu i są różne fanowskie pacze, które różne rzeczy tam zmieniają. Jest PSX-owa, która też jest spaczowana, które pewne rzeczy naprawia nawet w stosunku do yy, wersji: wiesz, na przykład, pływanie tekstur, yy, daje rozdzielczość inną, yy, taką bardziej 16 na 9, masę rzeczy. I nie widzę powodu, żeby w to grać po prostu na tej kolekcji. Cytu, cy, cytując z takiego szownego y, y, pana no, no. Z, z takich starych teraz zakupów Mango, panie, idź pan w wuj, no. żeby nie mówić naturalnie. E, dobrze, i e, też pierwszy gameplay dostaliśmy tej, tego remakeu, który wygląda ładnie. No super. No ale no co, bo co, no, boję się, że to też będzie takie. Wygląda ładnie, ale. Co nie? Przepraszam, najlepszym Metal Gearem jest ten, Metal Gear Solid. Przepraszam, Metal Gear Rising Revengeance z Raidenem. Idźcie sobie w to zagrać, zamiast czekać na jakieś remake porty, Dajcie spokój, ludzie. Szczerze, ale nie no, wiesz, jakby jak obejrzysz ten trailer, to wygląda bardzo ładnie, wiesz, no. Wykorzystuje no, wiesz, że e, Nie wygląda faktycznie jak wierne odwzorowanie tego, co było w oryginalnej grze. Tylko, że no z grafiką jak na e, współczesnym PCcie czy współczesnej konsoli, no. No i tyle w sumie. Okej, okay, no to. No, wiesz, no, no obsługiwany... to kwadrat wam powiedział. No, Unreal 5 wygląda ładnie, no? I tyle. No, wygląda ładnie, oczywiście, że tak. E, a idąc. Tylko w grach, które używają go od podstaw, a nie jako remake. E, tak, ale przejdźmy może dalej i e, mówiłeś o nadchodzącym, zbliżającym się tam finans... jakby wiesz, e, fiskalnym roku końca. Końcu roku fiskalnego, i tak dalej. Ale żeś powiedział o zbliżającym się końcu roku. E, w, 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 dobra, o. Końcówce roku fiskalnego. O, końcówce roku fiskalnego, Widzisz, o tak. Twoim, w Twojej głowie też za e, wątpliwość pewna zaistniała i e, przejęzyczenie, ale wracając do tematu, to wiesz, porozmawialiśmy o tym, jak to kiepsko e, działa ten e, City Skylines dwójka i jak ostatnio paradoks miał masę wpadek. Oj, straszny jest pojęcie, że. Mam tego City Skylines pobranego Kupiłeś? z Game Passa. A nie, no nie, a, okay, nie no na nie, game bo ono na Game, okay, na, na game Pass jest za darmocha e, śmiga. Nie kupiłbym tej gry. E, I powiem ci, że nie włączyłem jej ani razu, bo się boję po prostu, że sobie nie, spalę no, komputer. Nie, no stajcie, mnie nie spalisz, ale 15 klatek to będzie maksimum, jakie wyciągniesz. Chociaż ostatnio miało patche, co nie? No więc nie za bardzo mam ochotę. Miało jakieś tam patze, coś tam zrobili, działa trochę lepiej, ale ta gra jest. Tak słabo zoptymalizowana, że to jest niesamowite. Ponoć problemami są między innymi też pewnie jakieś high poly modele, które gdzieś tam chodzą po tych miastach, które mają nawet wymodelowane zęby, bo... Wow, a po co to komu, przepraszam? No bo ktoś robił pewnie z jakimś narzędziem AI, które po prostu robiło albo wiesz, albo jakimś jako, jakimś po prostu generatorem postaci. Po co mi w rzucie izometrycznym z wysoka z lotu ptaka nie wiem, bardzo szczegółowe modele postaci. Po co? Nie wiem, nie wiem, przydałyby się po prostu lepsze lody, żeby wiesz, level of detail tak zwany, żeby troszeczkę no tak, to tak. zoptymalizować. W tej chwili gra po prostu, im dłużej grasz, tym gorzej działa, bo oczywiście poziom komplikacji, ilości obliczeń tam się zwiększa, złożoność miasta i problem też jest taki, wiesz, że no, twórcy powiedzieli, no ale w sumie e, Gry e, tego typu Nie potrzebują wysokich, klat wysokich klatków e, To zupełnie tak jak e, deweloperzy oni też Im dłużej pracują, tym gorzej działają generalnie no. E, Ale no jakby do no, tutaj To jest po prostu e, zła informacja Ogólnie jeżeli chodzi o paradoks, e, Bo ogólnie te wszystkie takie przyspieszone Premiery, gdzie tam też była informacja Że o Lamp Lighters Nie zarobiło, nikt o tym w ogóle nie słyszał Bo chyba zabrakło pieniędzy na e, Reklamę ale... Kwadrat, po prostu powiedz, że jest że stranie jest gównianymi grami dosłownie, bo pieniążki się kończą i znaczy, trzeba zarobić. kończył się pieniądze i trzeba po prostu wypuszczać szybciej, żeby zaraz trzeba zarabiać pieniądze i przez to się popełnia różne błędy w stylu, tu jest niedokończone, o tego nie zareklamowaliśmy w ogóle nigdzie i jest po prostu degręgolada i ma problemy finansowe. Paradoks. To jest wiesz, w ogóle swego czasu, pamiętaj, że to jest wydawca. Który przecież kupił e, White Wolf Publishing, czyli ludzi od e, świata mroku. E, I oni przecież mieli ten projekt, w którym wtopili niesamowite pieniądze, e, Vampira e, Bloodlines' Dwójki. E, tak, i ten wampir e, Dwójka dalej nie użył światła dziennego. Pierwsza zapowiedź to chyba była za 3 lata temu, gościu. Nawet dalej, powiedziałbym. Bo to przed, nie, pandemią, przed pandemią jeszcze było zapowiadane. No to jakieś 3-4 lata temu. Tak, ale ogólnie jak mi się wydaje, że w 2018 pierwsze zapowiedzi tego były. Łoch, to nawet pięć, kurde. E, tak. E, ale to po prostu widać, jak oni się rozsmalowali znowu za cienko. Jakby wiesz, trzeba ja pokazać wzrost, że my rośniemy, to kupujemy te wszystkie rzeczy. I wiesz, ostatnia była informacja, że Paradox e, dał oświadczenie, w którym stwierdził, że e, będą się skupiać bardziej na swoich e, silnych stronach i swoich głównych markach związanych z sobą czyli wiesz, z ich jakimiś tam Europa Universalis, yy, Crusader Kings i tak dalej, prawdopodobnie to studio, które było pod nimi, które zajmowało się tym Lamp Guild, to zostanie uwolnione w pewnym momencie z kontraktu wydawniczego i po prostu tak jakby oni staną się podmiotem niezależnym. A tak w ogóle to sorry, przerywam. Vampir ponad w przyszłym roku. U uwierzę, jak zobaczę. Naprawdę tutaj wątpię w to, bo nie było żadnych takich pozytywnych informacji ale na ten temat dużego czasu. Bardzo, bardzo, bardzo mnie niepokoi nazwa producenta nazywa się The Chinese Room. To są ludzie, którzy produkowali drug, drugą na przykład Amnezję. Oni są fabularnie OK, ale nie potrafią robić nic poza walking simulatorami. Z tego co pamiętam, więc tutaj może być... No właśnie widzę, bo mają też na przykład Dear Ester. Tak, na tak, Landmark tak, bo oni od tego zaczęli, co nie? Czyli oni potrafią no, robić symulatory, tak, chodzenia, tak. spacerowania. Ale jeżeli chodzi o robienie jakichś yy, gier, które były bardziej takie, wiesz, skupkowane mechanicznie, to już się zaczyna takie drapanie po grułowie, to trochę nie Przez bardzo. No dobra, kwadrat, powiem ci tak, niech robią, gorzej niż w przypadku Scalen Bones już nie będzie. Skąd okay, wiesz? Skąd okay. wiesz? Okej. Tak, i z tego i jeszcze w ogóle oni przejęli kod po pierwszej filmie, która się tym zajmowała, więc. Eh. Dobra, przejdźmy dalej i podobnie też jest, są problemy teraz z Creative Assembly. Bo po tych zwolnieniach to też było więcej informacji, co tam się w sumie w końcu pi. No, a co się tam stało? To się stało tak, że. Um, creative Assembly robi strategię. Zazwyczaj, co nie? No tak. To jest ich główny jakiś tam rzecz, na której oni zarabiali i oni faktycznie na tym zarabiali. Oni byli finansowo stabilni i Sega zarabiała dobre pieniądze na, nie wkładając dużych budżetów w to, co nie? W studio. Yy, oni byli w stanie zrobić gry tanio. Bo strategie nie potrzebują... No, no żeby zrobić strategię nie potrzebują tak. dużej ilości pieniążków, to prawda. Problem jest w tym, że no strategie mają... No i Total War y robili zwykle, Tak, nie? tak. Oni robią Warhammera, Total War'a, e, różnego rodzaju, wiesz, to no właśnie rozmawialiśmy ostatnio o, o tym Faraonie. No w tym roku był Faraon, w tamtym roku był z kolei Warhammer 3. Tak, ale to no Faraon też jakoś, jakoś super nie zarobił, nie był jakimś takim super kasowym e, projektem. E, skasowali te hieny. E, no właśnie widzę. Origi originally planned for Windows, cancelled in September 2023. No tak, było. No i to wiesz... Oni to skończyli i było coś w rodzaju, dobra. Nie opłaca nam się za dużo, to pieniędzy ładowaliśmy. Bye bye. Zespół, który to robił, też. Bye bye. Um, no i. Bo to był zespół w ogóle, który był za Alien Isolation odpowiedzialny. To był ich konsol. A to była akurat dobra gra. Tak, ale wpakowali ich w coś, wiesz, co było kompletnie niez ich czapki i e, bez sensu ogólnie. Z winy SEGI oczywiście. Bo SEGA zobaczyła, no tak, super strategię. E, nawet to zarabia, ale nie będzie wzrostu, więc nie można powiedzieć, że. Będą zadowoleni z tego inwestorzy. Hey, ja czekam na jakiś Total War Sonic and His Magic Friends. Sonic zawsze gdzieś tam będzie w jego coś, coś w tym rodzaju. No ale inwestorzy nie będą za, za, zainteresowani, więc trzeba wiesz, ładować kasę i zrobić coś konsolowego, zmienić profil studia. W ogóle najlepiej teraz e, był taki ostatnio w ogóle trend e, w przypadku tych Total Warów, nawet że wydajesz główne, a później milion dodatków, i nawet te dodatki ostatnio miały zaczęły mieć. Mizerną zawartość, a gigantyczną cenę. Ale zdziwienie, tak, bo trzeba wypompować jak największe pieniądze z firmy, no bo jest ograniczona ilość odbiorców strategii. No to zaczęło się tam wszystko sypać, no i Creative Assembly też nie jest przez SEGE w najlepszej kondycji w tej chwili. No i przykro, przykro, przykro. Dobrze, i tyle, jeżeli chodzi o newsy Gierkowe. Co tam jeszcze masz na planszy? Na planszy mamy zapowiedzi dwóch gier, pierwszą to jest spin-off potworów w Tokio, będzie nazywało się King of Tokyo Origins I to ma być w ogóle grom mniejszą, gdzie będzie mniej contentu w środku, w sensie zawartość pudełka będzie mniejsza, pudełko też będzie mniejsze i To ma być w ogóle pozycja skierowana do początkujących graczy, albo graczy młodszych. Dla dzieci, co nie? Tak powiedzmy, tak no. W założeniu pewnie to będzie dla, dla, dla dzieci, czy do dzieci przeznaczone i kierowane. Aczkolwiek oczywiście każdy początkujący człowiek z planszówkami będzie mógł sobie po to sięgnąć. No ale to tak jak twierdzi opis, to jest samodzielna gra z serii która ma mieć mniejszą zawartość, a tym samym będzie tańsza niż pierwowzór. Gra będzie zawierać tylko cztery, choć nowe potwory, a w tali kart mocy znajdą się nowe i znane z wcześniejszej y, serii też. Oryginalna gra jest na tyle prosta, że to jest już moim zdaniem taki y, dobry y, wiesz, jakby początek dla kogoś kto się chce zainteresować. Tak. Tym bardziej, że osta ostatnio można było tą wersję y, Dark, która była limitowana, można było sobie dostać też po jakichś mniejszych pieniądzach. I też wcale bym nie powiedział, żeby to i To, to nie, było nie jest droga gra. Tak. Wielce drogi i dowalony produkt, jakiś jak chodzi o, o zasady i rozrypię. Więc to ja już faktycznie myślę, że to jest bardziej tak w stronę dzieciaków skierkowane, że na przykład mniej czytania, czy coś w tym rodzaju. Ale nawet pamiętajcie, że ta ilustracja zapowiadająca to trochę tak sugeruje, że to będzie tak dla dzieciaków bardziej. Tak. Bo jest tak kolorowo, jest tak. No nie wiem, jak to powiedzieć? To tak zabawkowo trochę po prostu, nie? Tak. Dobrze, <laughs> może przejdźmy dalej, bo. Nie może być tygodnia bez jakiegoś nowego Zombiside To znaczy to nie będzie Zombiside, ale faktycznie Simon czy albo jak Simon. Moi tacy też są tacy, co tak mówią. Simon zapowiedziało grę od twórców Zombiside Eee, ale która z Sidem nie będzie. To Cała mechanika z nowym, w nowym tym wydaniu. Powiedzmy, że trochę tak i trochę nie. Tym razem mamy dostać przygodowego dungeon crawlera, eee, który będzie kooperatywny. Grafikę ma ładną. Tak, gra będzie się nazywała The Dead Keep. Eee, chyba angielska wersja zdaje się, że w przyszłym roku a nie przepraszam, więcej informacji o grze ma się pojawić w ogóle dopiero w drugim kwartale przyszłego roku, więc trochę jeszcze poczekamy, ale tak ilustracja zapowiadająca jest taka, jest bardzo ładna, jest bardzo taka ja bym powiedział, że zapowiada takie harde dark fantasy. Wygląda Warhammer taki, tylko że bardziej cudaczny. Właśnie chciałem powiedzieć, że najbliżej temu byłoby e, sparowanie tego z Warhammerem właśnie, chciałem Ta, powiedzieć. Tak, podejrzewam, że ilustrator pewnie robił jakieś Warhammerowe rzeczy. Pewnie tak, ale właśnie wygląda jak Warhammer fantasy ogólnie rzecz biorąc. Ew wygląda nice, mi się podoba ilustracja. Ewentualnie jakiś Souls-like typu Elden Ring czy, czy Dark Soulsy właśnie. Tak, no to przejdźmy dalej, bo y, tu w sumie nie ma co już za dużo... Gadać, polecam sobie zobaczyć, po prostu Dedetki, okładkę, yy, pudełko i yy, przejść dalej? Co tam masz jeszcze odnośnie Dungeons and Dragons? Tak, to już jest z tamtego tygodnia news, ale w sumie tylko ciekawoskowo wrzucam, że w tym nowym dodatku do Dedeku, który wyszedł w tym plan z tymi różnymi planami egzystencji yy, albo jak coś woli z różnymi uniwersami w Dungeons and Dragons, to okazało się, że istnieje coś takiego jak smoki czasu i teraz powiedz mi kwadrat. Nie. Kromia! Za, nie, moment, moment. Zazwyczaj, zazwyczaj jak ktoś, jak, jak smog, zieje czymś, to jest to związane z jego żywiołem jego kolorem, tak? Czyli na przykład smoki zielone zieją kwasem, smoki czerwone żyją ogniem, złote też żyją ogniem, białe zieją lodem, e, e, błękitne zieją błyskawicami i tak dalej. Czym może ziać smok czasu, powiedz? Zegarami. Blisko? Blisko, ale nie. Wiem, klepcydrami. Nie, no sorry, czasem pewnie. Będzie ział czasem, dosłownie. Po prostu przeciwnicy smoków czasu starzeją się momentalnie do śmierci przy, przy oddechu takiego smoka. Czyli, e, czyli mamy scenariusz Loki? Trochę tak. To znaczy, po, powiedzmy, że w tym momencie Dungeon Masterzy e, dostali ultimatywne narzędzie do ubijania swoich e, graczy, i tym razem nawet nie będą to musiały być latające skały z nieba ogólnie. Tak, ogólnie wiesz to jakby wszystkie smoki w każdym kolorze. E, tym razem jest, a jaki w ogóle ma kolor? Czasu. Przezroczysty jest. Czekaj, zaraz, zaraz. No taki, taki, taki właśnie, taki biało-srebrno, no nie chcę powiedzieć, że przezroczysty, ale taki biało-srebrniasty, taki coś koło tego. Ale skrzydła ma takie, takie RGB trochę, jeśli mogę tak powiedzieć. Gaming Master Race ogólnie. Trochę tak. Dobrze, przejdźmy dalej. Nowe smoki i teraz mamy jeszcze nowe figurki. To już tak gruch z kapustą wchodzi. Tak, w gr gruch z kapustą wchodzi, bo 27, e, czyli ponad dwa dni temu, czyli w piątek Hasbro miał jakiś tam event e, i na którym zapowiedział kilka nowych figurek, ale z racji, że są tam dwa moje, jedne z ulubionych Spider-Manów, bo... Ja wiem, bez Ben Riley e, Tak, jest Ben Riley czyli ten oryginalny Scarlet Spider i jest Spider-Man e, The Last Stand w tym takim... Kurtce motocyklowej. E, kubraku sk skórzanym, tak, który wygląda jak motocyklista... Bardzo fajne figureczki. Ponad za granicą, priordery to już się w ogóle niby wyspy wyprzedały, tak szczerze mówiąc. Fajny, fajnie wygląda ten zielony goblin z tym, z oktopusem. To znaczy, to nie jest zielony goblin, to jest Jacko Lantern, bo też zapowiedzieli, że Jacko Lantern. Ale nie, nie, bo jest, jest, poniżej są jeszcze jakieś dwie figurki, które widzę. A tak, to prawda, ale generalnie te trzy zapowiedziano. I ten Scarlet Spider faktycznie jest ciekawy, i ten The Last Stand też jest fajniutki. I pamiętaj, że jeśli ten, ten Scarlet Spider się gdzieś pojawi. To ja go chętnie sobie capnę. Jeśli oczywiście pojawi się w Polsce. <grym> jak, będzie, jak będzie możliwość, tak? Oczywiście, jak będzie możliwość, pojawi się w Polsce, nie będę musiał go ściągać y y y przez EBaya. Zapłacisz tak. więcej za. Tak, zapłacisz więcej za transport jak za samą figurę. Tak, jak nie, będę musiał, jak nie będę musiał ściągać przez EBaya za 5 razy więcej, to chętnie w Polsce go sobie złapię, oczywiście, tak? No i tym y twoim zakupowym szaleństwem y kończymy dzisiejszy podcast. Jak zwykle y możecie nas chwalić na różnych mediach społecznościowych, dawać lajki na Facebooku czy e, jakimś mastodonie czy czym tam, tam jeszcze mamy. Tak, i możecie też iść kupić sobie koszulkę od nas albo nie wiem pleca plecaczek, nie wiem kubek, poduszkę. Plecaczka chyba jeszcze nie zrobiłem. Czy zrobiłem? E, to znaczy, to są takie plecaczki WF-owe, że taki plecakoworek, nie? A faktycznie, bo to, jest na, bo to cały czas jest na tym. No, na spreadshopie, tak, na spreadshopie. I tam jakby jest różne, bo ja tam wrzuciłem faktycznie wszystko. Jak byliśmy tylko i wyłącznie na, na tym takim naszym polskim, to tam był tylko kubeczek w sumie, bo. Tak, a tu macie wszystko, macie sobie wziąć co chcecie ogólnie. No, moja koszulka się trzyma. E... Tak, koszulki, bluzy, kubki, co chcecie, macie sobie kupić. Polecamy dobrej jakości, naprawdę dobrej jakości. Warto sobie capnąć, a tak jak powiedział kwadrat, możecie nas znaleźć na Facebooku, na Instagramie, na Mastodonie, a na, na platformach, gdzie możecie nas słuchać, to na Spotify, na YouTubie, na Audioboomie, na Podcast Addict, na Google Podcasts i gdzieś tam pewnie jeszcze też. Tak, więc jesteśmy, gdzie się da. E, oprócz tego, przynajmniej nie, ten podcast nigdzie jakby gdzieś nie umrze, nie zginie. E, oprócz tego też polecamy przede wszystkim Discord, bo tam różne rzeczy wrzucamy tak sobie po prostu, jak nam się nudzi. Albo po prostu możemy sobie pogaworzyć o pierdołach. O pierdołach, więc tam zawsze najłatwiejszy kontakt jest. I to by było na tyle. E, usłyszymy się jak zwykle pewnie za tydzień. Tak, i będziemy omawiać Invincible, trzeci sezon. O, tak, tak, tak. tak. E, czy drugi sezon, przepraszam, drugi sezon. Brawo, ja. Tak, bo tamten nawet e, ta, ta, ten Atom Eve było zaznaczone jako 2,02. Tak, będziemy, będziemy omawiać właśnie Invincible, drugi sezon i końcówkę Gently będziemy tak, omawiać. więc tak? e, do usłyszenia i na razie. Trzymajcie się. Na razie.